Witam wszystkich serdecznie, witam wszystkich widzów, którzy przybyli na dzisiejszą transmisję. Jest to kolejny odcinek, drugi odcinek z mistrzem Polski w kulturystyce i w trójboju siłowym, z Henrykiem Szczepańskim, aktualnie bardzo dobrym trenerem. Może na samym początku przywitajmy się z Henrykiem i ja przygotowałem sobie bardzo fajne pytania. Mam nadzieję, że wszystkich zainteresują, ale uważam też, że będzie bardzo fajnie, jak wy będziecie też zadawać pytania i to będzie bardzo, bardzo ciekawe, bo może ja nie na wszystko wpadłem, co, a naprawdę tego jest mnóstwo, bo Henryk Szczepański to jest niesamowity kawał historii. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o kulturystykę, to jest taka encyklopedia wiedzy, więc wiecie, ciężko w ogóle zadać pytanie, które Henryk nie znałby odpowiedzi, ale tu nie o to chodzi. Przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy się jak najwięcej dowiedzieli. I wiecie, ja jako prowadzący kanał niekoniecznie mogę zadać pytanie, które będą was interesować. A więc jeżeli macie jakieś pytania, to Henryk oczywiście jest otwarty na wasze pytania i śmiało, śmiało. Także bez żadnego problemu możecie zadawać pytania. Jeszcze raz chciałbym wszystkich przywitać wspierających kanał i zaczynamy. Witam ciebie, Henryku. Witam serdecznie. Dobry, witam serdecznie, witam ciebie, Patryku. Witam zwolenników tego pięknego sportu, jakim jest kulturystyka, bodybuilding, trójbój siłowy i nie tylko. Witam wszystkich ludzi dobrych woli, sportowców serdecznie i słucham. Przygotowałem sobie kilka pytań. To są takie pytania, których wcześniej nie omawialiśmy tego. Takie troszeczkę bardziej można powiedzieć, że będziemy wchodzić w tą kulturystykę. A więc pierwsze pytanie to jest odnośnie higieny sportu, jak dbać o mięśnie. To jest pytanie, które naprawdę wiele osób na pewno zainteresuje i jakie konkretne środki podejmujesz w zakresie higieny sportowej, aby utrzymać zdrowie i dobre funkcjonowanie mięśni. Tu chciałbym, żebyś poruszył kwestie ogólnie rehabilitacji, kwestie regeneracji, kwestie masażu. Teraz na przykład bardzo modne są kąpiele takie, wiesz, w lodowatej wodzie. Jak ty na to wszystko patrzysz? Jakie ty używałeś techniki, może jakie używasz po dziś dzień? Jakie? No, bardzo dużo już poruszyłeś, Patryku, w tej chwili sam przez siebie. Dawne czasy i aktualne czasy. Może zacznijmy od tego, odnowa biologiczna. Zwracajcie uwagę przede wszystkim na wiek, w jakim wieku kto jest, ile masz lat, od kiedy zacząłeś ćwiczyć, w jakim celu ćwiczysz, po co ćwiczysz. Przede wszystkim jest taka zwana faza przygotowawcza, gdzie idziemy w górę, w górę, w górę, w górę, pod górę. Potem jest ten okres startowy, następnie jest okres roztrenowania, idziemy w dół, tak zwana odnowa biologiczna, trzeba naturalnie mieć tą ruhe fazę, ten czas spokoju, żeby wrócić znowu do normy. Na co trzeba w tym czasie zwracać uwagę? No, od samego początku do końca przede wszystkim higiena. Sen, punkt pierwszy. Już poruszaliśmy ostatnio najzdrowszy sen. Moim zdaniem i zdaniem wielu fachowców, wielu znanych kulturystów, do tej pory mam z nimi kontakt, jest od godziny 22 do 4 rano. Naturalnie ludzie powiedzą, no ja już skończyłem 70 czy 60 lat, mam problemy z tym spaniem. Nieprawda. Spartanie i spanie, ja to tak zawsze mówię. Naturalnie nie można iść z pełnym żołądkiem spać. Ostatni posiłek powinien być, powiedzmy, główny posiłek o 18. Zwracać uwagę na wodę, wodę mineralną bez gazu. Już mówiłem, dlaczego bez gazu. Te bąbelki, tak zwane w wodzie gaz, są bardzo zabójcze dla naszych stawów. Przede wszystkim dieta. Co jemy, w jakich ilościach, po co, dlaczego. Na kilogram wagi ciała trzeba przeliczyć te białko roślinne i zwierzęce, ponieważ białko o jednej substancji
na przykład roślinne, niepoparte zwierzęcym, jest całkowicie prawdą. 80% jest odrzucone przez organizm, wydalone z kałem i tak dalej. Weźmy pod uwagę, że wiele potrzebnych jest witamin, minerali, które powinniśmy zużywać do swoich posiłków dziennych. Dużo, szczególnie na tym, dużo tracimy poprzez pocenie się. Należy zwrócić uwagę na temperaturę w pomieszczeniu, w którym ćwiczysz. Absolutnie nie polecam klimatyzacji, to jest zabójstwo. Najlepsza temperatura do treningu jest w granicach 18 do 21 stopni plus. Ja pamiętam czasy, kiedy trenowaliśmy, gdzie było minus 6 i trenowaliśmy. Nie było innych warunków, nie było innej możliwości, zakładało się co grubszego kto miał i trenowaliśmy. Zwróćcie uwagę, że 60 do 80% temperatury ciała ucieka przez głowę. Obojętnie, czy masz włosy, czy nie masz włosy. Dlatego bardzo wielu zawodowców, między innymi ja, nie zrozumcie tego źle, też trenuję w czapce. Z tego powodu, że pierwszy powód u mnie, że jestem łysy, no to ucieka to ciepło jeszcze więcej. Poza tym pot, który spływa w oczy, pot gryzie i tak dalej, po prostu to przeszkadza w treningu. Jeżeli chodzi o trening, absolutna koncentracja, to musi być skupienie, dopasowany ciężar, dopasowane serie i jeszcze raz powtórzę, co będę zawsze powtarzał całe życie, słuchajcie swojego wnętrza, swoich mięśni. Mięśnie mają pamięć. O, teraz powiedzą, co on gada. Mięśnie myślą naturalnie. Mięśnie potrafią częściej, więcej myśleć czasami jak my sami. Do tego dochodzi immun, system wewnętrzny. On daje też sygnały. Halo, tu coś jest nie tak, tu coś nie tak, tu coś nie tak. Zwracajcie uwagę na każde jakieś szczypnięcie albo ukłucie. Tylko bez przesady, bez jakiegoś przesadu, które wiecie, będziecie w czasie treningu, bo mnie tam coś ukuło i tak dalej. System nerwowy jest tak skomplikowany, że potrafi zaalarmować, jeżeli coś zbliża się niebezpiecznego. Tutaj, Henryk, przepraszam, że przerwę, aż tak się można powiedzieć, że ciśnie na usta, żeby zadać pytanie odnośnie kontuzji. Wiesz, czy ty miałeś jakieś kontuzje i jak sobie z tym radziłeś? Bo tutaj właśnie to jest bardzo istotne, to co poruszyłeś te wszystkie kwestie i bardzo mnie zainteresowało, czy miałeś jakiekolwiek urazy, kontuzje większe, czy po prostu szybko się z tym uporałeś, czy to się ciągnęło miesiącami, jak to wyglądało u ciebie? Jaki był sposób działania? Bo to może pomóc tutaj widzom, którzy borykają się z kontuzjami. Powiem tak, Patryk, słuchaj, uważnie słuchajcie wszyscy. Nie ma kulturysty, któremu coś kiedyś nie dokuczało. Miałem kiedyś piersiowy do góry, jak już mówiłem, mięsień piersiowy, są dwa mięśnie, górny i dolny, mały i większy. Z górnym miałem problemy, on jest powiązany z mięsiem naramiennym, tak zwana delta, nie będziemy mówić po łacinie. To było bardzo skomplikowane, tym bardziej, że to było też przed samymi mistrzostwami Polski w Lęborku. No i to była tragedia? Nie, no po prostu trzeba wtedy opanować wszystko i zwrócić uwagę, co ja mogę teraz zrobić. Przede wszystkim samoistne masaże zawsze w kierunku serca, nie odwrotnie. Zawsze masujemy w kierunku serca. Nie używajcie żadnych jakichś tam voltarenów czy coś takiego. Weźcie normalną oliwkę dla dzieci i rozgrzewajcie się tą oliwką. Należy, jeżeli jest mięsień zerwany, no to już jest wtedy katastrofa. Tak jak już mówiłem ostatnio, że bardzo dużo kulturystów ma bicepsy pozrywane. Ale bardzo powoli się rozgrzewać. Bardzo małymi ciężarami in Ruhe liegt die Kraft, to znaczy się w spokoju leży, w ciszy i spokoju leży siła.
Trzeba się bardzo dokładnie rozgrzać, można krążenia ramion robić delikatnie, wszystko zwracać uwagę, przy jakim ruchu boli cię albo wzmaga się ten ból. Rozmasować i trenować. No, przez jakiś czas nawet musiałem przestać klatkę trenować, ale trenowałem wszystkie mięśnie, jeżeli ktoś ma pojęcie o anatomii, mięśnie, które są powiązane z klatką piersiową. To jest właściwie temat, to już jest seminarium w tej chwili, co robimy, to jest seminarium dla specjalistów od fizjoterapii, rehabilitacji i tak dalej. Ale trenować dalej, tylko słuchać, co mówi ci ten mięsień. Masaże, bardzo dobra jest sauna, no i oczywiście magnezjum i witamina B kompleks wpływa przede wszystkim bardzo dobrze na mięśnie i na nerwy, na układ nerwowy. Naturalnie wiele innych minerali, ale na ten temat powiedziałem, to jest nieskończony temat, to by trzeba było rozmawiać, a rozmawiać, a rozmawiać. Rozumiem, że to jest największa kontuzja, którą miałeś, ta kontuzja klatki. Czy miałeś jeszcze w swojej karierze jakieś większe kontuzje? Poszło mi to nawet później po lęborku mięśni długi bicepsu. To tak doskwierało i bolało. I powtarzam jeszcze, twórczą pracą, wciąż świnąc główkę, słoń doszedł do tego, że miał stosunek z mrówką. Nie chcę tak brutalnie mówić. Masować w kierunku serca. Wchodzić wnikliwie palcami pomiędzy mięśniowe fazy. Tam rozgrzewać. Dzisiaj są specjalne maści. Akurat o tym zapomniałem, ale mogę zaraz przynieść. Po prostu ta maść jest bardzo cudowna. Wchodzisz między mięśnie i masujesz. W kierunku serca, nie w dół, zawsze w kierunku serca. Małymi ciężarami. Można zauważyć, że kiedyś nie mieliście takiej kontuzji jak teraz. No teraz te zerwania bicepsów, tricepsów, no to jest plaga, nie? Także widzę, że no, mówisz, że ta kontuzja klatki to była najpoważniejsza, co miałeś. A teraz to jest, mówię, na porządku dziennym, że oni zrywają tricepsy, bicepsy, jeżdżą po chirurgach, to wiesz, to naprawiać. A więc widać, że wtedy trening u was był dużo, dużo mądrzejszy niż teraz. To jest bez dwóch zdań. Powiem, że miałem takiego bardzo wspaniałego przyjaciela. Dzisiaj już jest profesor, doktor Andrzej Chyży, neurolog. Żyje do dzisiaj. No, jak były jakieś takie problemy, zresztą chłopaki z Sądowa i tak dalej, to zwracaliśmy się do niego. O tym, to co poruszyłeś dzisiaj, naprawdę dzisiaj, dlaczego w ogóle są to kontuzje dzisiaj? No dlaczego? Punkt pierwszy. Absolutny brak wiedzy, anatomia, fizjologia i w ogóle. Motoryka, koordynacja ruchu. Do tego dochodzą te wszystkie, wybaczcie mi przyjaciele, moi kochani, którzy słuchacie, te koksy, które wrzucacie w siebie, które wzmacniają waszą siłę dziesięciokrotnie, bo ta siła idzie dziesięciokrotnie do góry, a zwiększając ciężary, obciążacie niesłychanie wasz układ kostny. Wiadomo, że kości, szkielet, kręgosłup, wszystkie nasze kości, cały aparat utrzymują mięśnie, nie woda, nie tłuszcz. Jeżeli tu spojrzymy na tabelę, za co są, jakie kręgi są za co odpowiedzialne, to jest naprawdę filozofia. Człowiek wymyślił komputery, roboty, ale najlepszym komputerem i robotem jest człowiek, bo człowiek to wszystko wymyślił. Wy musicie słuchać swoje wnętrze. Jeszcze raz powtarzam, przychodzą takie sygnały, na które trzeba zwrócić uwagę i trzeba je nie ignorować. Jeszcze raz powtarzam, obojętnie jaką grupę mięśniową zaczynamy, pierwsze dwie, trzy serie to jest rozgrzewka. To robimy bardzo dużą ilość powtórzeń. Wnikliwie zwracamy uwagę na to, czy ja trenuję w tej chwili klatkę, czy czuję barki. Czy jak trenuję trapezjusz, czy ja czuję kaptury,
czy czuję proste grzbietu. Bo jak chodzę po siłowniach i widzę, jak ludzie trenują, to mogę tylko powiedzieć, o Jezus Maria i kawałek Józefa Świętego, ci ludzie przecież to są samobójcy. Przepraszam, że ja wtrącam takie żartobliwe od czasu do czasu stwierdzenia. To dobrze powiedziane, ja się z tym zgadzam, bo ja widziałem, jak niektórzy trenują, także to jest, można powiedzieć, że najszybsza droga do zerwania mięśnia, najszybsza droga do upośledzenia sylwetki, a przecież tak naprawdę siłownia jest po to, żeby być sprawnym, a nie żeby się rozwalić, prawda? Oczywiście, poza tym te ciężary, które oni sobie zadają, no przecież jak obserwujesz na treningach i na filmach, to zastanawiam się teraz, czy on walczy z ciężarem, czy ciężar chce go zaraz zabić, bo jeden mu pomaga wrzucić, drugi mu pomaga wrzucić, on pierwszego ruchu jeszcze nie zrobił, już mu dociskają łokcie. Halo? Nie wiem. To gdzieś dzwoni, gdzieś słychać, że dzwoni, tylko nie wiadomo w jakim kościele. Mięśnie potrzebują dokrwienie. Mięśnie potrzebują dotlenienie. Należy naprawdę zwracać uwagę na to, co się robi. I mięśnie mają pamięć. Powtarzam 100 razy to samo. One same ci dyktują, co masz robić. Tak samo w czasie treningu, jeżeli trenujesz, przygotowujesz się do zawodu, ty sam czujesz, czy dopakuję jeszcze jedną serię, czy dołożę jeszcze, czy mogę się skoncentrować, czy potrafię jeszcze. I one już sygnalizują. Zaczyna się gdzieś tam piec, a jeszcze. I puk, i jest po ptakach, jak to się mówi. I zwróćcie uwagę na to, że to się od razu nie czuje. Ja miałem z kolanem, prawym kolanem, też kontuzję. Piekło, szczypało, to, tamto. Też trzeba na to zwrócić uwagę. Też trenowałem w bandażach i tak dalej. Takie ciężary, jakie ja brałem na przysiady, w przysiadach, to przecież przerasta ludzkie możliwości. Ludzie zresztą to, co ze mną trenowali, obojętnie kto by to nie był, teraz poruszę Jurka Sarnockiego, przecież on widział, on był obecny. Myśmy trenowali naprawdę, ile serii się robiło, no to w tej chwili, ale to były efekty, które można było widać u tych zawodników, których przygotowywałem i nie tylko Sandowa, że oni mieli właściwie tą formę startową prawie cały rok na okrągło. Teraz mi ktoś powie, absurd, opowiada bzdury. Nie! Po co mi pakować przy 1,68 m wzrostu 105 kg czy 110 kg masy? Po co? Przecież ja to jest energia, którą ja potrzebuję do treningu, do przypakowania mięśni. To jest wrzucanie jakby powiedzmy ten enerum, to jedzenie, które spożywam, to jest wyrzucane w kanał. Po co ja mam budować masę 120 kilo i później 40 zbijać? Ludzie kochani, to jest utopia. Trenujcie tak, żeby to rosło z formą, z symetrią, proporcjami. Tego no zawsze to było z zachowaniem poprawnej techniki, bo mówisz, że te ciężary były bardzo duże, którymi operowałeś, no ale to zawsze było z zachowaniem poprawnej techniki. Tu zresztą ja wyświetliłem twoje zdjęcie, to jest z obozu, o którym rozmawialiśmy wcześniej prywatnie, jak robisz przysiad, no to widać, że tutaj technika jest dobra i no, widać, że po prostu ustawienie kolan i tak dalej, a więc to jest tak, że no, na 100% kiedyś wy tak ćwiczyliście, że dodawaliście obciążenia z zachowaniem poprawnej techniki, tak jak mówisz, a teraz wchodzi na siłownię i łubu dubu, wiesz, myśli, że jest niezniszczalny, no, a co się okazuje, że później ląduje w szpitalu i musi operować coś, chirurg musi go naprawiać. No przede wszystkim nie jest rozgrzany, nie jest przygotowany do tego. To jest też, na to ma ogromny wpływ też życie prywatne. Całe otoczenie, pozytywne otoczenie w domu, wśród domowników, bo jeżeli ktoś robi to zawodowo, no jeżeli w domu małżonka czy cierpią na tym i wszyscy inni, szczególnie dzieci, no to już jest coś nie tak. Ale jeszcze raz powtarzam, ja połapałem się chyba dopiero po 2 latach, jak robiłem przysiady, moje mięśnie brzucha były za słabe w pewnym momencie do mięśni grzbietu. Latissimus, cały najszerszy trapezus jest powiązany z najszerszym i idziemy w dół do prostych grzbietu.
moje proste grzbiety były tak silne, że ludzie, którzy pamiętają mnie ze Sadowa, robiłem przysiad 220 kilo na przykład i uwaga, wyginałem się, głowa była gdzieś w kierunku pępka i ja się podnosiłem prostym grzbietu i prostowałem się do góry. I na widowni też niektórzy mówili, Jezus Maria, co on robi? Przecież on się zabije. I w pewnym momencie mój kumpel, ten doktor Hyży, mówi, słuchaj, no przecież mięśnie brzucha masz jak tarka, ale dolne mięśnie brzucha, dolne brzuchy mięśnia są za słabe u ciebie. No i zacząłem trenować na wznosy nóg na poręczach, zwisie na drążku, nogi do góry i tak dalej. No przecież walczyłem jak wariat. I to się zmieniło. Miałem przecież najlepszy rekord przysiady 245 kilo prywatnie, nie na zawodach. Trzeba pamiętać, że Henryk jest mistrzem Polski w trójboju również. Tu trzeba też mieć to na uwadze. Kilkakrotnym zresztą. Tak. Mój rekord przez 7 lat nie był pobity, ale nieważne. Wracając do tematu. Jeżeli trenujesz, to trzeba zwrócić uwagę, przede wszystkim mówmy o tym, jak dzisiaj kulturyści wyglądają. No mam teraz takiego też chłopaka, no bardzo miły, potężną, fajną górę, klata piersiowe, klatka i tak dalej. Nogi ma jak dwa papierosy wykruszone bez tabaki. Zwróciłem mu na to uwagę, no i trenuję. Trenuje, poprawia nogi i tak dalej. Jest chłopak, który miał 147 kg wagi, no był po prostu, nie wiem jak to nazwać, beczka kiszonej kapusty. W tej chwili ma już 87 kg, ma kompleksy, bo na brzuchu wisi mu czas, jak to się mówi, skóra, nie? I Luskin to się nazywa. No, oczywiście, no ja po niemiecku i po łacinie bym szybciej powiedział. W każdym razie te kompleksy wybiłem mu z głowy, pokazałem mu ćwiczenia i robi to już 6 tygodni. Jest poprawa. Naturalnie są tacy, którzy zaraz operują, wycinają błąd. Nasz system, nasze mięśnie jest tak... W ogóle człowiek jest najlepszym komputerem. Jeżeli wszystko idzie wytrenować, moja eksmałżonka bliźniaki urodziła. Ja brzuch przecież to, nie wiem, to nie był brzuch, to był, nie wiem jak to nazwać, potężny arbuz i takie małe pośladki. I też ta skóra była obwisła i przez uporczywy trening, systematyczny trening, to wszystko zaginęło. Trzeba odpowiednie mięśnie trenować, żeby to, ten brzuch się wyprostował, żeby postawa była wyprostowana i tak dalej. Naturalnie, jeżeli ktoś ma 340 kilo, takie programy lecą w telewizji i chudnie, no tam niestety trzeba już sięgnąć po OP, operacje i tak dalej. Henryk, tutaj mamy pytanie od widzki naszej, a więc od koleżanki Malika. Zadaje tobie pytanie, co ty myślisz o tych kulturystach, którzy... W dzisiejszych czasach jest to bardzo spotykane, na pewno to widziałeś, w 80% opierają swój trening o maszyny. Więc można powiedzieć, że 80% ich treningu to są maszyny, 20% to jest wolny ciężar, ale ten wolny ciężar to też jest taki brak techniki, można powiedzieć, takie szarpanie. Więc co sądzisz o takim treningu? Co ty uważasz na ten temat? Wydaje mi się, że już ostatnio rozmawialiśmy o tym, ale bardzo chętnie odpowiem. Maszyny, okej. Maszyny są dobre dla ludzi od 50 w górę. Są dzisiaj maszyny, albo były maszyny tego typu jak Galaxy Profi Sport czy Olimp w Polsce, które były naprawdę tak przygotowane, że na nich można było się zakatować. Takiego słowa użyję. Ale najlepsze ćwiczenia są wolne ćwiczenia. To jest sztanga, sztangielki i to są najlepsze ćwiczenia. Brzuch, przede wszystkim proste grzbietu trzeba trenować. Brzuch, proste grzbietu. Brzuch, proste grzbietu. I trzeba trenować tak mięśnie, które współpracują ze sobą.
Henryk, tutaj jest, przepraszam, że przerwę, tutaj jest pytanie do ciebie odnośnie Trójboju. Pewnie pamiętasz, jak nie, no to może na następny raz byśmy zostawili, ale odczytam tobie. Mr. YouTube, a więc użytkownik o takiej nazwie, zadaje pytanie. Pytanie do Henryka, proszę powiedzieć, jakie maksy w przysiadzie, martwy ciąg, uginanie przed ramią w sztandze i oczywiście ławka. A więc jakie miałeś maksy na siłowni? No oczywiście też możesz tutaj powiedzieć z Trójboju, tak, jeżeli chodzi przysiad, martwy ciąg. Jakie maksy? No, przede wszystkim myśmy trenowali z progresją. Sandow, no po prostu jak żeśmy klaty trenowali, to naturalnie to było źle. Dzisiaj wiem, że to było źle. Myśmy robili progresję maksymalnie. Ile to znaczy rekord? Rekordy, tak, żebyś podał swoje rekordy. Tak, no maksy to są, teraz tak się mówi, że maksy to rekordy, nie? Na maksa wyciskałem 225 kg. Na klatkę, na ławce. Na ławce. Naturalnie na treningu to było z dużym mostkiem i tak dalej, i tak dalej. Przy jakiej wadze to 225 kg było zrobione? Jeżeli to powiem, to nikt nie uwierzy. Moja waga nigdy nie przekraczała 85 kg. 85. 80 kg. 80 kg. Rozumiem. 85 kg ważyłem już na bardzo poważnych zawodach tutaj już w Niemczech. Ale to już było po prostu za dużo. Ja się źle czułem z tą wagą. No to mamy ława mamy 225 przy 80 kg, a martwy ciąg? W martwym ciągu ciągłem tyłem, tak zwaną szwedką, 305 kg, przodem 285. To przy tej wadze to jest ogromny. Nie mów, że nikt ci nie uwierzy, bo ja ci wierzę. Ja ufam tobie. Nie muszą wierzyć. Jeżeli słuchają ludzie ze Sandowa, to oni mogą to potwierdzić. Teraz, jeżeli chodzi o przysiady, no, jak już mówiłem, wtedy, kiedy poprawiłem mięśnie proste, mięśnie brzucha i tak dalej, no ta siła też wzrastała. Największy rekord w przysiadzie miałem 245 kg, ale to na treningu. W każdym razie przysiad, jak wyglądał mój przysiad, można pęknąć się ze śmiechu. To było po prostu zejście w dół, przepraszam za określenie, walnięcie tyłkiem o podłogę i wstawanie. Dzisiaj by ktoś powiedział, no słuchajcie, to jest utopia, to jest zabójstwo. Tak. Dzisiaj wystarczy 180 stopni, zapalają się zielone światełka i wstajesz do góry. Ta technika była kiedyś w wyciskaniu naturalnie, teraz jest obowiązkowy gryf, uchwyt taki i taki, tyle i tyle centymetrów. Ja cisnąłem bardzo szeroko. Wiele takich było rzeczy, które kiedyś były dozwolone, później też nastąpiły przepisy, że trzeba było położyć sztangę na klatkę piersiową, na klaśnięcie wycisnąć. W ten sposób wyciskałem 180 kg. Ważyłem wtedy na zawodach 77,4 kg. Przy wadze 77 kg wycisnąłeś 180 kg. 74,7 wycisnąłeś 180 kg. Na klaśnięcie. To jest potworny ciężar. To jest potworny. Rozumiem, że to do 80 kilo i te 225 na klatkę to są twoje rekordy z Trójboju. To są z zawodów, tak? Rekordy. Na zawodach zrobiłem 180, 220, 305. To było 705 kilo razem i ten rekord pobity przez wiele, wiele lat. O ile pamiętam, 7 lat. Nie będę teraz szedł do regału, ale mam to w pamięci zapisane. Mam też zapisane wszystkie rekordy chłopaków, którzy w Sandowie robili. No Jurek Sandacki był bomba w wyciskaniu, ale Tadeusz Graj z Sankowa, Nałęcz Szarków, no był dużo lepszy. No chłopak, jak można powiedzieć, z roli wyrwany, no miał siłę, miał od urodzenia, no był silny chłopak. Żyje do dzisiaj, z tego co wiem. Henryk, wiesz, co mnie interesuje bardzo, chciałbym ci zadać to pytanie, takie troszeczkę prywatne, wiesz,
No ty musiałeś przecież pracować, nie? No bo to te czasy, to niemożliwe, żebyś się utrzymywał ze sportu, żebyś się utrzymywał z kulturystyki, z trójboju. Wątpię, żebyś w tamtych czasach z tego miał jakieś dochody. I jak ty łączyłeś pracę z treningiem? Bo ty mówisz, że trenowałeś nawet niekiedy 2 razy dziennie. Odpowiedz mi i widzom, jak ty łączyłeś to wszystko, bo teraz ludzie mają takie wymówki, że on pracuje 8 godzin i mówi: dobra, już jestem dętka, idę spać. Jak ty to wszystko łączyłeś? Wy wtedy byliście jakimiś nadludźmi? Jak to wygląda? Może wy mieliście wtedy jakieś paliwo rakietowe, jakieś jedzenie specjalne? Nad ludzi dzisiaj nie ma, nie było, nie ma i nie będzie. Po prostu człowiek szedł do pracy, po pracy. No, w tamtych czasach, powtarzam, to była komuna. No, miało się najróżniejsze układy. No, pracowałem naturalnie, ale więcej mnie w pracy nie było. Jak byłem, bo kumpel jeden i drugi byli kierownikami. Po prostu oni też trenowali kulturystykę. Przychodzili też do mnie trenować. I nie tylko to. Są tematy, których naprawdę nie ma co poruszać, bo to jest dwie książki napisać o tym, jak to było, i te wszystkie wesołe historie byłyby bardziej ciekawe, jak inne rzeczy. Ale to była taka praca, ale powiem szczerze, że sekcje, które pozakładałem, Sandow 1, Sandow 2 i tak dalej, byłem założycielem, współzałożycielem 11 sekcji na terenie Poznania Wielkopolski. To przynosiło też ogromne zyski. Ludzie wtedy płacili składki. Składki trzeba było odprowadzać do Związku Socjalistycznej Młodzieży, do Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych i tak dalej. Ale no były, po prostu się kombinowało, po prostu się kombinowało. Dzisiaj ludzie cały czas kombinują, wszędzie. Handlowało się tu, tam, różne rzeczy się robiło, ale do pracy trzeba było chodzić. Ale powiem szczerze, że miałem pracę taką odpowiedzialną, gdzie miałem, o jaką odpowiedzialną? Miałem 11, później 14 ludzi. SOWI, Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego, zakłady mięsne, rzeźnia w Poznaniu, na Karparach, która już nie istnieje. No i tam miałem dekarzy, blacharzy i cieśli, stolarzy, spawaczy, ślusarzy i tak dalej. Także przychodziłem, pamiętam, taki kumpel był tam kierownikiem. Specjalnie nie użyję nazwiska, po prostu na pewno sobie nie życzy. Zawsze mówi: Henio, idź na trening. No, ale w pracy też tam były też i hantle, i sztanga, i ławka, i tak dalej. W kotłowni, ale było i tam pracowali też. No, a w tej rzeźni pracowali wtedy, no przecież ludzie, chłopi, Krzyszuła, Masa, to są ludzie, którzy. Kto pamięta historię Poznania, na sam słuch tych nazwisk postawi uszy. To byli ludzie, którzy po prostu mieli plecy, jak drzwi normalne nie wchodził. Oni tam pracowali. Oni mieli najróżniejsze układy. I teraz od razu ktoś rzuci: No, Boże, kochany, co to tam była? Mafia? Nie, to nie była żadna mafia. Mafia była, naturalnie, ale. Największa mafia była, o ile ktoś orientuje się, to była mafia pruszkowska. I to się wszystko pozmieniało. Natomiast nikt z członków Sandowa, z moich wychowanków, nigdy nie miał do czynienia z jakąkolwiek czarnym podziemiem, czy jak to ludzie nazywali, mafią. To jest absurd. To są absolutne bzdury. Tego nie było i nie miało miejsca. Tak to wygląda. Tutaj jeden z użytkowników miał jakieś obiekcje odnośnie tego rekorda, więc 225 kg przy wadze 85 kilo, czy wadze 80 kilo, przepraszam. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że Henryk nie jest wysoki i ten wynik jest jak najbardziej możliwy.
do uzyskania. No, zwłaszcza, że tak jak mówię, to nie jest oficjalny wynik, to jest wynik z siłowni, tak? Czy to jest wynik? Tak. To jest wynik siłowni, tak? A więc to nie jest oficjalny wynik z zawodów, ale namiastkę tego ktoś może sobie, można powiedzieć... Patryk, przepraszam Patryk, na zawodach wycisnąłem 180 kilo, przysiadłem 220 i pociągłem szwedką tyłem 305 kilo. Wtedy można było tak. Ale przy jakiej wadze? Wtedy to przy jakiej wadze było? To było to 74. No, nie do 80 kilo, ja no. Nigdy tej wagi nie przekraczałem. Nigdy. No, no. Jak miałem 87 kilo, to ja już byłem nieszczęśliwy. Mhm. Powtarzam, i na to są świadkowie, są ludzie. Przodem w martwym ciągu ciągnąłem 280-285. Mhm. No, tak jak powiedziałeś, w Polsce byłeś przez 7 lat niepokonany, tak? Powiedziałeś w trójboju? No tak było, no niestety to można, mogą dziesiątki ludzi, którzy żyją, mogą to potwierdzić. No, są też protokoły z zawodów. Tak, ja wiem, tylko tutaj akurat jeden z użytkowników miał jakieś problemy, już został skontrolowany przez naszego moderatora, za co bardzo dziękuję. Tutaj jeszcze miałbym do ciebie takie pytanie, jak wyglądał twój typowy okres przygotowania do zawodów? A więc wiesz, wtedy już mieliście świadomość diety, prawda? Jak ta dieta się zmieniała, jak byłeś już w przygotowaniach do zawodów? A więc tutaj mówimy, jak te makroskładniki się zmieniały, a więc na przykład zmieniałeś ilość no, białka i ciąłeś węglowodany. Jak to wyglądało u ciebie? Czy cały czas byłeś na wysokich węglach? Jak wyglądały te przygotowania? I jeszcze chciałbym też, żebyś poruszył temat przygotowań, jeżeli chodzi o trening, bo wiadomo, że musiałeś zmniejszać obciążenie, jak waga tobie spadała, czy nie było czegoś takiego? Jak to wyglądało? Zmniejszało się obciążenia i zwiększało się liczbę powtórzeń, żeby się definiować. Powtórzenia dochodziły do 40, do 50 powtórzeń. Po prostu mięśnie, powiem tak swoim językiem, po prostu mięśnie piszczały. Ale jakby to powiedzieć... To nie jest tylko twój język, bo ja też tak mówię. To my jakoś jesteśmy jak... No... Ojciec z synem. Ja też tak mówię, że aż piszczy. Piszczyt, a włazit. Tak, dokładnie. Słuchajcie, przede wszystkim wracam jeszcze raz. Moi drodzy, w tamtych czasach było mięso na kartki. To była komuna. Uwierzcie mi, że trzeba było ze wszystkim kombinować. I tak było. No ale jakbyś miał powiedzieć jeden dzień jedzenia. Jeden dzień jedzenia, no przede no to... wszystkim jajka, co było dostępne na rynku, na rynek się szło. Ale to zacznijmy śniadanie, No ile posiłków miałeś dziennie? 4 do 5 posiłków dziennie. Po prostu nigdy nie polecałem i nie polecam dziś komukolwiek iść na trening z pełnym... pepzonem, czyli z pełnym brzuchem, minimum 1,5-2 godziny przed treningiem powinien być ostatni posiłek. Śniadanie, no to były przede wszystkim jajka, twaróg, serki dla dzieci, to co było, ludzie kochani, słoiczki tych odżywek dla dzieci. Później naturalnie mieliśmy te kontakty w rzeźni, no to jadło się, uwierzcie mi, jadłem 1,5 kilograma dziennie tatara, surowego mięsa, wołowina, ale wołowinę, którą ja widziałem, którą rzeźnik, ja mu mówiłem, słuchaj, to las, Tom, a on mówi, zaraz przyjdę ci tam do szatni, przyniosę polędwiczkę. I co tu będziemy się krępować? No, wartownicy nas, ci, co stali tam na bramce, no nie na bramce, no co uważali w zakładach mięsnych, na straży, no, puszczali no, ludzi. Ochrona. No, którzy kontrolowali i tak dalej. No opowiem ci też taką ciekawą historię, no to robili ludzie, którzy tam, już wymieniłem nazwiska, nie będę powtarzał, ale jak wstanę, jak klatę miałem, jak wciągnąłem klatę, a tu miałem... obwieszone folie na brzuchu i mięsa 10 kilo obwinięte i wychodziłem. No po prostu nie wstyd.
mi się do tego przyznać. No takie Nie czasy był. były, takie czasy były. A powiedz, no jakbyś miał tak zacząć od pierwszego posiłku i skończylibyśmy na ostatnim, jak to wyglądało? Co jadłeś na pierwszy posiłek? No już mówiłem, jajka przede wszystkim, serki, twarożki, takie rzeczy, które były dostępne i czarny chleb od prywatnej piekarni Frąckowiak na ulicy Długiej. Ta piekarnia jest jeszcze do dzisiaj, prowadzi to syn czy wnuk, już nie pamiętam, nie byłem w Poznaniu, ostatnio byłem 5 lat temu, 6 lat temu. I do tego... Takie śniadanie z ilu jajek się składało? No, od 8 do 12 jajek. No, no to ładnie. To dietetycy dzisiejsi, to co niektórzy by ciebie nie lubili. Bo mówią, że cholesterol. Ja też nie lubię w ogóle dietetyków. Po prostu spalanie było tak ogromne i organizm był, no, zaangażowanie, motywacja, to po prostu... Jak ten pierwszy tytuł człowiek zdobyłem ja, jak zaczęli chłopacy wygrywać, jeździć na zawody i drużynowo odnosiliśmy sukcesy, to robiliśmy wszystko razem. Tego dzisiaj nie ma. Na to ja chciałem właśnie zwrócić uwagę w jednym z kolejnych pytań, bo ja widziałem takie zdjęcia i wam powiem, że ja oglądam zdjęcia Henryka i to naprawdę jest coś takiego, jakbym po prostu to czuł, że ten klimat, tak, to jest wspaniały klimat. Widać, jak oni się uśmiechają na treningu. To wszystko, widać, że tam wszyscy to są przyjaciele. I powiedz, Henryk, dlaczego teraz jest inaczej? Jeden drugiemu oko wydłubie. Dlaczego tak jest? Powiem szczerze, to zależy od właściciela studia, od trenera i tak dalej, ale masz absolutnie rację. Jakaś skomasowana, nieograniczona, nie wiem, jakaś zawiść. Widzisz jeden drugiemu na treningu, patrzy na niego, jakby chciał mu wbić nóż w plecy tam, gdzie ja trenuję. Albo jeżeli tu do mnie przychodzi ktoś do mojej prywatnej siłowni, albo gdzie ja chodzę, tam wchodzę na trening i tam od razu jest uśmiech, tam się wszyscy śmieją. Weźmy pod uwagę, że dzisiaj na tej siłowni trenują ludzie różnej narodowości. I proszę nie wierzyć, uśmiechem, kontaktem oczu, mimiką, gestykulacją można się z każdym porozumieć. Ja przyjechałem do Niemiec, nie znając języka niemieckiego, i dawałem sobie radę na wszystkich siłowniach. W każdym razie to jest to, co ja powtarzam. To zależy od kogoś, który to prowadzi, jak to wygląda. Te wszystkie ogromne studia, te hale, fabryki, jak oni to nazywają, i te wszystkie sieci, tam nie ma atmosfery, tam się to gdzieś pogubiło. To nie jest to. U nas jeden drugiego motywował. Dawaj, dokładaj, pakuj. Cisnął, człowiek cisnął. Z jednej strony stał Juraj, z drugiej Mariusz. Zdjęli jeden talerz, po piątce dalej cisnęło się. Znowu dychę się zdejmowało i cisnęło się. No przecież pamiętam, to było katowanie. I wiesz, trzeba wspomnieć, że wy później razem stawaliście na scenie, bo tutaj są takie zdjęcia, że ty trenujesz chyba, to jest nazwisko Włoch, chyba tak jak dobrze mi się kojarzy, to i później przecież wy staliście razem na scenie. No to trenujecie razem, razem wszystko robicie, każdy zna każdego metody treningowe, prawdopodobnie też dzieliliście się wiedzą o diecie, o jedzeniu. I czy tam o środkach, które przyjmowaliście, i później razem wchodziliście na scenę jak przyjaciele. No przede wszystkim to było na zawodach Mistrzostwa Poznania, Mistrzostwa Wielkopolski, Mistrzostwa Okręgu i wiele międzynarodowych imprez, które z pomocą władz w Poznaniu i przede wszystkim z moich chłopaków organizowałem i organizowaliśmy, tak to nazwie, nie ja, razem, wspólnie. To był po prostu jeden hasło rzucone i wszyscy byli gotowi. I wierzcie mi, to byli ludzie, Marek Rybak, czy kogokolwiek nie wymienię, to szli do pracy, wracali po pracy, oni mieli dom, rodzinę,
dzieci i szli na trening. I biegli do domu, bo tam trzeba było to i tamto zrobić. Trzeba było w pół do piątej rano, czy o piątej rano wstać i iść do pracy do Cegielskiego. Tam, gdzie mój przyjaciel serdeczny do dziś, który prowadzi taką siłownię Ala Sandow, Marek Rybak, personalny trener, człowiek niesłychana wiedza, czy Marek Stefaniak. Dzisiaj jest 45 lat, tam pracował. Nie będę mówił, ile dostaje tej emerytury, czy renty, czy jak to tam się nazywa, ale bardzo fajną ma wysoką, ale mimo wszystko w dzisiejszych czasach bom. 45 lat pracy za friko. To znaczy się, wszystko w tamtych czasach to jest niepojęte. Worki 50-kilowe, 100-kilowe soi, którą sypało się do kiełbas i tak dalej, przynosiliśmy do Sandowa, dzieliliśmy się tym. Resztę, co nie było potrzeba, to sprzedawaliśmy, no bo trzeba było sobie za coś kupić. Trzeba to były takie przemysłowa, tak? To soja była dodawana ogólnie do mięs, tak? Do czego to było dodawane wtedy? Do wędli. Dzisiaj też to jest dosypywane. Co dzisiaj jest dosypywane do wędlin, gdybyście wiedzieli, to byście nie jedli, ale najlepsza na świecie jest polska kiełbasa, no niestety. Jak ta soja wam wchodziła? Wchodziło to dobrze, czy nie? To było podobne jak... Mówiliśmy o tym już w ostatnim spotkaniu. Ja pamiętam Jurka Sarneckiego, pakował to do gęby, popijał wodą i nie tylko Jurek, i Marek, i ja, i wszyscy, kto tam nie trenował, Jacek, to nam w gębie rosło, ale wierzyli, że to nam pomaga. I to nam pomagało. Słuchajcie, to białko roślinne. Soja to jest jedno z najwyższych białek roślinnych przede wszystkim. Jeżeli ktoś tam się grochu czy fasoli najadł, no to żeśmy wszyscy w Sandowie czuli. No bo teraz niby się by się tam bąk nie obraził, ale no po tym Sandowie też leciały bąki, takie petardy, że czasami jak ktoś wszedł, to by się cofnął z powrotem. Ale co Henryk mówił, słuchajcie, to co musi wyjść, nie ma wstrzymywania. Ludzie, którzy wstrzymują tak zwane kulturalnie wiatry, ci są chorzy, mają problemy z jelitami i tak dalej. To co musi wyjść, nie ma sprawy. Po prostu nasz organizm jest tak skonstruowany i tak zorganizowany. To jest komputer, który żaden komputer nie podrobi. Jak powtarzam, wszystkie komputery wymyślił człowiek. Tutaj, Henryk, wybacz, że przerywam. Tomasz Sobierajski zadaje tobie pytanie. Pytanie do Henryka. Czy pamięta Jerzego Palacza, który przez wiele lat prowadził siłownię Stoker na Wilczaku i osiedlu chyba? Wierchowie Wzgórza w Poznaniu. Było w tej siłowni naprawdę dużo, na pewno pamiętam. Coś mi mówi, no Christoph miał tam, Jurek Christoph, który nie żyje. Wiele siłowni, na Dębcu i wszędzie, no takich siłowni w Poznaniu było kilkadziesiąt. Na Starym Mieście były siłownie i tak dalej. I w ogóle na tych osiedlach te siłownie rosły jak grzyby po deszczu. Każdy chciał mieć sylwetkę. I powiem, w tamtych czasach ludzie trenowali całe ciało. Nie tak jak było naturalnie kilku takich, który pokazywał cały czas łapę albo wkładał sobie do teczki, z którą szedł, naprawdę, to nie są kłamstwa, do tej teczki kładł sobie dwie cegły i opierał ten triceps sobie o najszerszy grzbietu, wywalał ten triceps, który szedł mu aż pod bark z tyłu i szpanował tym, idąc do pracy. Albo wsiadając do tramwaju, trzymał się za tą rączkę i pokazywał biceps, a bicepsy mieli dosłownie takie i wyżyłowane, że ludziom po prostu się gęby otwierały i patrzyli na to. I jeżeli chłopacy słuchają mnie, a słucha mnie na bardzo wielu, to wiedzą, o kim aktualnie, ja mówię. Aktualnie 400 osób prawie nas słucha. No, bardzo się cieszę. Pozdrawiam was z całego serca. I
No, Patryk, zadawaj pytania, służę. No, następne pytanie to jest bardzo ciekawe o ten okres roztrenowania. Chciałbym Ciebie zapytać, co było u Ciebie istotne w takim okresie roztrenowania? Ja jestem teraz w takim okresie. Jakie aspekty były dla Ciebie najważniejsze w tym? Nad czym się skupiałeś? No to teraz trafiłeś w coś, co zaczną ludzie mówić, okres roztrenowania. Powiem szczerze, okres roztrenowania polegał na tym, pływalnia, spotkanie w parku na Cwentolinie, park, który należy teraz do świętej pamięci Kulczyka. To nazwisko wszystkim dużo powie na pewno. Tam żeśmy się spotykali, graliśmy w karty, ale główną taką zabawą to była gitara, śpiew wkoło wielu chłopaków, wiele pięknych dziewczyn, zabawa, graliśmy po prostu w piłkę, chodziliśmy na pływalnię. Okres roztrenowania to było tak zwane, trzeba było się oderwać. Polecałem zawsze chłopakom, słuchajcie, zróbcie nawet sobie 7 do 10 dni przerwy, tak zwane odprężenie. Zajmijcie się czymś, idźcie na spacer, idźcie na pływalnię, odchamcie się, ja tak mówiłem do nich. Róbcie coś, co wam sprawia przyjemność, na co przez trening i przez to zaangażowanie nie macie czasu. No wiadomo, jeszcze raz powtarzam, to byli ludzie, którzy mieli rodziny. I powiem całym sercem, 80% z tych ludzi żyje, mają rodziny, mają dzieci, mają wnuki, prawnuki. I to jest piękne. Będzie takie spotkanie w Poznaniu zorganizowane na wiosnę. No już na temat, jeżeli o tym mówię, to jestem już wzruszony. Ale po prostu roztrenowanie dziś, no to jest. Jak powiem, dzisiaj trening, to idziesz do góry, jest faza startowa i roztrenowanie, uspokajanie się, wracanie do normy. Ale nigdy nie polecam nikomu ładować masę do 140 kilo i potem zwalać. Ludzie, kochanie, to jest po prostu, puknijcie się cegłą w głowę, to jest utopia. To jest wyrzucanie pieniędzy, wszystko, co w siebie wrzucasz. Wiadomo, jeżeli ktoś trenuje, bierze aminokwasy, bierze superelementy, proteiny i tak dalej, ale musi kontrolować, musi patrzeć na ten brzuszek tutaj, bo jeżeli zaczyna on się robić jak balon, no to coś jest nie tak. Ale to też nie zależy może od tego, że on się źle odżywia. Zależy od jelit, zależy od bakterii. Od robaków, które tam są. Czy ktoś w ogóle słyszał z was o odrobaczeniu? O w ogóle żeby odnowić wątrobę, żeby nerki wróciły do zdrowia i tak dalej. Czy ktoś w ogóle słyszał was o ziołach, że najlepsze na to są zioła, specjalne herbaty i w ogóle, i w ogóle. Pani tutaj, moja gatin mojego serca, no ona się w tym specjalizuje, ale. Odnowa biologiczna, tak bym to nazwał. I zwracajcie uwagę na wiek. I jeszcze raz wam powiem. Cukier i sól i lekarz domowy to was zabije. Ja Powiedz mam mi. takie powiedzenie, ja wiem, co mówię. Ciasto i takie rzeczy. Ja teraz, mając 75 lat, powiedziałem dobrze? Chyba się mylę. Mając 75 lat, bardzo chętnie zjem sobie kawałek ciasta, ale które upieczemy sami. I naprawdę jest faza, gdzie poświęcacie wiele energii, wiele siły. Pamiętajcie, wewnętrzne organy potrzebują też odnowy biologicznej, potrzebują tak zwanego odpoczynku. Że to jest bardzo ważne. I nie trenujesz mięśnie, trenujesz też mózg. Jeżeli coś, przede wszystkim, jeżeli mózg nie funkcjonuje, to jeżeli ja sobie tak napisałem, jeżeli coś rób,
Torb z głową. Ale także oprócz ciała jest mózg. I pamiętajmy, nie pamiętamy, albo tak, nie pamiętamy początku, nie znamy końca. Jedyne, co jest pewne, to tu i teraz. Co jutro, nikt nie wie. A jutro to jesteś ty. Czas to jesteś ty i zdrowie to jesteś ty. Czas, zdrowie, ty potrzebny jesteś rodzinie, twoim dzieciom, twoim wnukom, twoim przyjaciół i w ogóle. To się wiąże z następnym pytaniem, które chciałbym ci zadać, bo mówisz o rodzinie bardzo, no aż nie chcę się nawet przerywać, jak mówisz z taką pasją o treningu, o odnowie, o regeneracji, o diecie, to naprawdę aż tylko, ja to bym, wiesz, słuchał godzinami, ale aż tyle czasu nie mamy. I chciałbym tobie zadać kolejne pytanie, które jest bardzo powiązane. Skąd ty czerpałeś tą motywację? Skąd ty tą motywację czerpałeś? Bo może to była jakaś tobie osoba bliska, bo na przykład dla mnie motywacją jest moja żona, bardzo dużą. Skąd ty czerpałeś motywację? Jak to się stało, że ty przez tyle lat trenujesz? Przypomnij, ile lat ty trenujesz, Henryk? Bo ty cały czas jesteś, można powiedzieć, że w gazie, nie? Nein, w gazie nie. No w treningowym. Po prostu w tej chwili trenuję, żeby utrzymać formę, bo jeszcze raz powtarzam, mięśnie trzymają cały nasz aparat ruchowy, nie tłuszcz i woda. Ja nie mogę przestać. Ludzie, którzy są znawcami albo specjaliści, wiedzą, że sportowiec, który wyczynowo trenuje, ma powiększoną komorę serca. I my nie możemy przestać, my musimy trenować. Dopóki ostatni dech, jeżeli ja przestałbym trenować, to ja się załamię. Mnie to jest potrzebne psychicznie, fizycznie. Są dwie rzeczy, które warto zapamiętać na całe życie. Dbaj o swoje myśli, gdy jesteś sam. Uważaj na swoje słowa, kiedy jesteś z ludźmi. I tak samo jest ze wszystkim w treningu. Wszystko, co robisz, musisz uważać. Zwracaj uwagę na to, co robisz, z kim się zadajesz, z kim trenujesz. Bo ludzie dziś, kiedyś albo wczoraj, powiedzmy tak, nie było takiej zawiści. Chociaż między okręgami była walka, ale to jest normalne, to było piękne. Ale to, co dzisiaj się dzieje, jak to podkreśliłeś, że ta zawiść i tak dalej, to jest niepojęte. Książki wiele ludzi napisało i na przykład tutaj się dowiedziałem, Romuald Beinar napisał książkę też o kulturystyce i tam jest wiele moich zdjęć. Nie ta książka, którą pokazywałem ostatnio, gdzie się ukazało kilka tomów, że za pieniądze można było tam wszystko napisać. I będę o tym głośno powtarzał. To jest hańba, to jest po prostu wstyd, że takie rzeczy istnieją. I to jest w ogóle niedopuszczalne. Albo piszesz prawdę, albo nie piszesz w ogóle. Albo nie zabierasz się do tego, bo nie jesteś do tego skłonny. Zgadza się. To nie ma nic gorszego, jak ktoś próbuje coś opisać, stara się, wiesz, wzbudzić w tobie jakieś zaufanie, bierze od ciebie jakieś materiały, bo też tak było przecież w twoim przypadku, a później no, zakłamuje. To jest moim zdaniem niedopuszczalne. Wiesz, tak naprawdę, co jest najważniejsze w naszym życiu? Tak mi się wydaje, że prawda. No bo jak będziemy siebie wszyscy nawzajem okłamywać, no to nic z tego nie wyjdzie. Gdzie my dojdziemy? I wiesz co, to bardzo dobrze jest to, o czym teraz mówimy, jest powiązane z następnym pytaniem, które chciałbym tobie zadać. I ja nie wierzę, że ty przez ten cały okres czasu, w którym trenowałeś, nie miałeś takiej chwili chociaż, że chciałeś zrezygnować. Na przykład, no wiesz, takiej chwili załamania. Ja, wiesz, różne na przykład też prywatne rzeczy mogły na to wpłynąć. Ale czy miałeś takie chwile i jak ty sobie z tym radziłeś? Bo na pewno widzowie będą zainteresowani, bo tu wiesz, jest dużo osób, które chciałoby zrobić fajną sylwetkę. Ja nie mówię być kulturystą już, ale zrobić fajną sylwetkę. I jak sobie poradzić z tymi trudniejszymi momentami? No przede wszystkim, jak już powiedziałem, były takie momenty, było wiele takich momentów, gdzie po prostu moi bracia mieli córki, ja miałem szczęście syna.
Radosław Radek Szczepański. Jego tato, czyli ja, spędzał wiele czasu na siłowni. Wiele czasu poświęcałem dla chłopaków, dla ludzi trenujących. Powtarzam, Cugier, Biliński i wielu innych z całej Polski przyjeżdżali do mnie. Uczyć się, trenować i pozować. Jak już był większy, to zabierałem go ze sobą. Za komunę nie było przedszkoli. No to zabierałem go ze sobą. No to miał zabawki i bawił się w siłowni, a tata ćwiczył. I tak dalej. Ale wyrzuty sumienia były ogromne, bo przecież ja byłem gościem w domu, bo albo byłem na zawodach, albo byłem na obozach kondycyjnych, które dzisiaj nie do pomyślenia są, żeby ktoś pojechał pod namioty, na materacu spać, o 6 pobudka, Heniu z gwizdkiem latał w gębie i do jeziora mężyk miałki puszcza na noteczka, trzeba było przepłynąć jezioro tam i z powrotem i tak dalej. I tak. Kto by to dzisiaj zrobił? By popatrzył na ciebie, panie, przecież ja płacę składki, czy pan ma wszystkie dachówki pod sufitem i tak dalej. To były inne czasy, czasy, które po prostu należy o nich mówić. To jest bardzo interesujące. Dobrze, że do tego nawiązałeś. Zaraz wrócimy do tego pytania, ale żeby nie uleciało nam to z tymi wyjazdami, bo tutaj ja mam takie zdjęcie bardzo fajne, że ćwiczysz na zewnątrz. To jest teraz, wiesz, takie można powiedzieć, że mało spotykane. I powiedz, jak to się działo, że wy ćwiczyliście, co, jak wy ten sprzęt zabieraliście tam? To były jakieś siłownie specjalne na zewnątrz? Jak to wyglądało? Naturalnie, że nie. To były, mieliśmy, no mówię, były układy. Mieliśmy tam kolegę, który miał zajazd. Koło tego zajazdu były rozbite wiele namiotów. Sprzęt przywiozła nam spółdzielnia mieszkaniowa starym, takim ciężarowym, ławki ze Sandowa, sztangi. No i myśmy ćwiczyli na dworze. Na dworze ćwiczyliśmy, w namiotach żeśmy spali, a w wolnych chwilach siedzieliśmy, uczyłem tych chłopaków anatomii, fizjologii, pokazywałem im, robiliśmy głupoty, od rana do wieczora były jakieś niestworzone głupoty, była zabawa, były gitara, był śmiech. Były dziewczyny, było wszystko, co w tamtych czasach było piękne. I dzisiaj jest to piękne, tylko ludzie tego po prostu nie zauważą. Powtarzałem w ostatnim odcinku, powiedziałem, pokaż mi chłopaka 14 lat, który wdrapie się na drzewo i koniec tematu. To na te obozy to też syna zabierałeś, czy jak to wygląda? Bo poruszyłeś ten temat, że troszeczkę tam masz wyrzuty sumienia odnośnie, że powinieneś więcej czasu spędzać, tak, z rodziną. To tam też syna zabierałeś? Obozy jeździły też całe rodziny, jeździły żony i dzieci. A. Także to było naprawdę piękne. I wyobraź sobie, taka ciężarówka Star przywiozła nam nie tylko sprzęt, ale rowery. Na tych rowerach żeśmy jeździli. Przecież, Boże kochany, mam tyle zdjęć. Było wesoło. Niezapomniany obóz, taki mężyk miałki, piłki, to jest puszcza natoteczka nad jeziorem. Wszystko zrobiliśmy sami. Tutaj to zdjęcie ze sztangą, gdzie jest założone 20 kilo, chłopczyk ma opaskę na czole, to jest twój syn, tak? Czy... Tak. Ale to ty, to ja wiem, po co ty, Henryk, ty to trochę tak na okrętkę poleciałeś, bo ty go na siłownię zabierałeś nie po to, żeby on się zabawkami bawił, ty chciałeś, żeby on był taki jak ty. Tak? Ja to Radek, sobie tłumaczę. Radek w pewnym momencie miał, odbywał u mnie miesiącami, latami w Niemczech i on trenował i on miał taką sylwetkę, jakby to powiedzieć, on był wyrzeźbiony, pocięty. Mógł daleko iść, ale to nie było to. I był jeszcze inny powód, którego nie chcę powiedzieć. Na pewno nie prywatny. Miał, może kiedyś, jak będziemy prywatnie, Patryk, rozmawiać, to ci powiem. W każdym razie mógł to wszystko prowadzić, miał naprawdę wiele pojęcia o treningu, ale no, to nie był jego. Jego stylem były sporty obronne,
taekwondo, kickboxem i tak dalej, i tak dalej. Ale ty też miałeś jakiś epizod z tym. Tak, ale po prostu nie chcę o tym mówić, bo ludzie będą to przyjmować jakoś. Te sporty obronne to się po to robiło przede wszystkim nie żeby się bić, chociaż w tamtych czasach za komunę w Poznaniu na Starym Mieście przemawiała do rozsądku niektórych ludzi pięść. Innych nie było. Tam były przecież walki dzielnica na dzielnicę, Stare Miasto na Jeżyce, Jeżyce na Wildę albo tak i tak. Co tam się działo, to jest po prostu nie do opisania. Ale dzisiaj zmieniły się czasy, zmienili się ludzie, zmieniła się też komfort życia. Komfort zadusił pewne instynkty, które powinny istnieć. Czego w szkole, czy nauczą się w szkole, jak wyżywić się w lesie, albo jak rozpalić ognisko, albo jak zreperować dętkę w rowerze, albo i tak dalej, tego w szkołach nie uczą. Ale uczą bardzo wiele, naturalnie, złej historii i w ogóle o anatomii, biologii i w ogóle zmieńmy temat, bo za chwilę będę groźny przy... i tak dalej. Czasami można. Mam takie ciekawe pytanie odnośnie, co mnie bardzo zainteresowało, bo jak tak patrzę na te zdjęcia, które tam mi podesłałeś, to widzę niektóre rzeczy, takie no już ze zdjęć, z treningu, że to się różni niż to, co widzimy teraz. Powiedz mi, czy są takie ćwiczenia, czy były takie ćwiczenia kiedyś, których teraz w ogóle nie widzisz, a uważasz, że to były bardzo dobre ćwiczenia. A teraz kulturyści tego nie robią i ty ze zdziwieniem patrzysz, dlaczego nikt tego nie robi. Czy kiedyś robiliście coś, czego nie robią teraz? I chciałbyś po prostu o tym opowiedzieć. No przede wszystkim robiło się, zacznijmy od tego, że ćwiczyliśmy na wolnych ciężarach. Sztanga i sztangielki. Podciągało się różnie. Na gałęzi, na poręczy, na trzepak, gdzie się dywany trzepało, cokolwiek było pod ręką, robiło się te pompki. Przede wszystkim robiło się przysiady ze sztangą. Ludzie kochani, przy przysiadach pracuje 36 największych grup mięśniowych. Wyciskanie zakarku. Podciąganie sztangi w opadzie, wiosłowanie sztangą, to się robiło. Nie, i prosta ławka, skośna ławka, i wyciskanie głową w dół, i na skosie, i na prostej, i przenosy, i tak dalej, i tak dalej. Młotki, bicepsy, i bicepsy ze skręcaniem, i Arnold Curl na kolanie, i jakąś deskę się kładło, tak zwaną Scott Bank, który Larry Scott wymyślił i się trenowało. I jak jeden trenował, to dwóch podawało mu, zakładało mu, ciężary zdejmowało. Dzisiaj, Patryk, dzisiaj byś musiał za to zapłacić. Ja teraz Tak się wie. oglądam, wyświetliłem zdjęcie, oglądamy zdjęcie aktualnie, jak się podciągasz na drążku. Teraz wiemy, że podciągaliście się wtedy na drążku i to widzę, że szeroki chwyt, szeroki uchwyt, widzę, że też bardzo ładnie. No to widać, że to jest już po zdjęciu, widać, że to jest technika, nie? Także no widać, że to inaczej wyglądało ten trening. A powiedz, jakie ogólnie, no jakbyś miał wymienić kilka takich ćwiczeń, których teraz nie robią, a ty robiłeś. Na pewno to będzie podciąganie na drążku, no bo teraz się na drążku kulturyści nie podciągają, to ty chyba o tym wiesz. Myśmy przede wszystkim wykorzystywali ciężar własnego ciała. Dips, tak zwany tyłem triceps. Pompki na poręczach. Tak, i tak dalej. Ale jeszcze raz powtarzam, te podstawowe ćwiczenia, wyciskanie zakarku, wyciskanie z przodu na siedząco ze sztangą. Robiło się to na przykład raz za głowę z powrotem przez na klatę i zmiana, i cak, i w opadzie tak samo. W różnych uchwytach robiło się serię, stawiało się na sekundy sztangę, zmieniało się uchwyt i ciągłeś dalej. Zmieniało się uchwyt, podchwyt i ciągłeś do brzucha i tak dalej. To się można tak napakować, mówiąc w kulturystycznym języku, że trzeszczało wszystko. I dodam jeszcze jedno, że no,
to wyżywienie w tamtych czasach, a w dzisiejszych czasach my nie wiemy, co spożywamy dzisiaj. W tamtych czasach wiedziałeś, że jak zjadłeś jajko, to to było jajko. Ja nie kupuję jajek tutaj w sklepie, w Aldi, Lidl, Penny czy gdziekolwiek, ja jadę do wieśniaka. Kupuję tam 2-3 palety i ja wiem, co jem. Ja mogę to jajko surowe, takie też żeśmy robili w Polsce, że robiło się dziurkę z jednej strony, z drugiej 2-3 jajka wypiłeś i miałeś energię na trening. W tutaj każdym razie... użytkownik Tekken zadaje pytanie, jak ty, Henryku, ćwiczysz obecnie? Przepraszam, że ci przerwałem, ale ja wiem, że jak ty się rozgadasz, to będziesz... ale ja to lubię, tylko my nie mamy też tyle czasu. Ale ja to lubię, jak ty opowiadasz. Ja ci powiem, że ja bym mógł siedzieć godzinami, słuchać pewnie widzowie też, ale ja wiem, że ty masz ograniczony czas. Dlatego jest pytanie od jednego z widzów, jak ty ćwiczysz obecnie? Jak twój trening wygląda obecnie? Jakbyś miał jutro iść na siłownię, to jak to będzie wyglądać? Powiedzmy, że masz klatkę z bicepsem. Czyli jak ty ćwiczysz? Aktualnie teraz, najbliższe 6-8 tygodni trenuję 3 razy w tygodniu. Całe ciało. Zaczynam od góry, idę w dół, albo odwrotnie. Robię maksymalnie 5-6 ćwiczeń na każdą grupę, ale w jednej serii. Naturalnie pierwsze 2 serie jest rozgrzewka, potem następuje to, co powiedziałem. I ten trening trwa u mnie 45-50 minut. Pozostałe dni, wtorek, czwartek i sobota, idę do swojej siłowni, schodzę na dół i robię takie mięśnie, na przykład jak przedramię, jak brzuch, proste grzbietu. Na specjalnych przyrządach, nakręcam też na przedramię i tak dalej, i robię łydki i prosto piszczelowe mięśnie, których właściwie nikt nie ćwiczy. Albo zaraz ktoś powie: słuchaj stary, co mi tu mówisz, takie ćwiczenie, przy tym pracuje mięśnie piszczelowe. Dobra, zgadza się, może sobie pracuje, ale nie tak jak na tym przyrządzie, który ja mam, który ja wymyśliłem i jest w siłowniach i wtedy szedł jak ciepłe bułki. W każdym razie tak to wygląda. I z chwilą, kiedy są różne dni, coś wypali, ktoś nie potrzebuje, muszę gdzieś pojechać, jak dalej nie zrobię treningu, to nie, że ja mam wyrzuty sumienia, ale po prostu źle się czuję. Mi to jest potrzebne. Wróćmy jeszcze na chwilę do tej motywacji twojej, żeby ten temat tak domknąć, to jak powiedzmy, że jednego dnia już myślałeś, no nie pójdę na siłownię, to co było taką motywacją? Bo na przykład może miałeś takie przerwy tygodniowe, może miesiąc. Ja miałem na przykład przerwy kilka tygodni od siłowni. No mnie bardzo motywuje żona, jak już wcześniej powiedziałem. No co dla ciebie było tym punktem, że mówisz, nie no, ja muszę to dalej ciągnąć? Słuchajcie. Przede wszystkim to jest tak zwany w języku fachowca przesyt. Masz to wszystko po dziurki w nosie. Ale to nie jest spowodowane przez trening, to jest spowodowane przez otoczenie. Przez fałszywych ludzi, niekiedy przez członków rodziny, przez fałszywych przyjaciół. Przyjaciół widzisz z przodu, a kładą ci noże w plecy. I bywało to tak, że po prostu użyję takiego słowa masakra, po prostu wymiotować się chciało i trzeba było się odchamić. No i po prostu, powiem szczerze, było takie towarzystwo, gdzieśmy sobie usiedli i dawaliśmy sobie w pałę i nikomu to nie zaszkodziło. Nie ma jakichś skutków ubocznych w psychice, w jakimś tam po prostu Parkinson, czy Alzheimer, czy zakiwana motoryka ruchowa i tak dalej. Czy po prostu trzeba było odpoczynek, trzeba było po prostu wyjechać. Będąc tu, jeździłem po zawodach wszędzie, moją przyjemnością na FIBO, na fitness messę, gdzie spotykałem swoich przyjaciół, kulturystów, wielu zawodowców. Jeździło się po prostu urlop. Przede wszystkim dla mnie Grecja, Kalabria, Hiszpania, to było coś pięknego. W ogóle
Tamte czasy po prostu się wsiadało. Ja bardzo rzadko leciałem samolotem, nie, że ja się bałem, ale samolotem, co ty widzisz? No wsiadasz, lecisz, lądujesz, popatrzysz na piękną stewardesę, wypijesz kawę, czy zjesz jakieś tam ciastko, czy co tam ci w tej chwili podadzą i lądujesz. Samochodem się jechało i nie autostradą. Nad wybrzeżem, przez, jak to się mówi, przez Karpaty, przez Wiochy, przez takie, i tam się widziało, jak ludzie żyją. Poznawało się tradycje. Ja jestem zwariowanym kucharzem, no strasznie lubię gotować. Wyobraźcie sobie, że ja potrafiłem wejść do takiej przydrożnej tawerny w Hiszpanii, do kuchni, gdzie stały takie grube matki i podnosiłem je i patrzyłem i one mi pokazywały i dawały mi próbować, próbę i tak dalej. Tak samo we Włoszech czy tak dalej, czy w ogóle, wiecie co, to, że ludzie w ogóle dzisiaj, ja skaczę z tematu na temat, ale to jest ale taki to mój dobrze. Charakter. To ja to rozumiem, ja widzisz, ja staram się jak najrzadziej tobie przerywać, dlatego chciałbym to zrobić teraz i zadać tobie pytanie, co ciebie zmusiło do tego, żebyś ty wrócił z powrotem do tego ćwiczenia, bo jak mówiłeś, że lubiliście sobie z kolegami gdzieś tam popić i wtedy wiadomo, że już siłowni nie było, bo ktoś zadał pytanie, co znaczy w szyję dać, to znaczy troszeczkę sobie popić. To dokładnie to oznacza, ale co ciebie zmusiło, żebyś ty nagle się, wiesz, obudził i powiedział, no nie, wracam do tego z powrotem, bo to niewątpliwie tyle lat, co ty masz stażu. Ile ty masz lat stażu na siłowni? 63 lata. Na siłowni, 63 lata stażu na siłowni. No, to przy moich... 24 listopada w tym roku będzie 64 lata, jak trenuję. Co mnie skłaniało? W pewnym momencie, bo nie, że były wyrzuty sumienia, ale jak to ująć? Moje wnętrze, to, co w głowie tkwiło, halo, Henryk, czas najwyższy, bo czułem się źle, czułem się niedobrze, no po prostu brakowało mi czegoś. Były naładowane te akumulatory, te baterie, tą przyrodą, tym powietrzem, tym jodem, czy górskim zapachem, czy jak w Szwajcarii byłem, czy gdziekolwiek, czy w Austrii, bo w Europie nie byłem tylko w Bułgarii i w Rumunii, ale tak zwiedziłem wszystko, to trzeba było wracać i bardzo chętnie jeździłem na Kalabrię, bo tam miałem przyjaciół, Salvadore, Miguel, Fabio i tak dalej i Alfonso miał siłownię. No to jak ja tam byłem na urlopie, no to trenowałem tam u niego. To tam po prostu oni się uczyli też, a ja się uczyłem od nich, bo nie macie pojęcia ile... taki Kalabreza, czy Italianer, czy Włoch, czy obojętnie kto to nie będzie, oni mają inną mentalitalność, andre mentalitet, ten sposób życia, podejście do życia. Dla nich rodzina, bambino, dzieci, to jest wszystko. I oni tam żyją to, co im ziemia da. To, co oni owoce, warzywa, pomidory, tomaty i tak dalej, wszystko. Oni jedzą ze własnej ziemi. Do dzisiaj to robią. I tego już brakuje. Jak ja jeździłem z chłopakami na obozy, właśnie w Puszczy Noteczką i tak dalej, myśmy chodzili do wieśniaków, kupowali od nich jajka, kupowaliśmy od nich kury i sami żeśmy gotowali. Tak, myśmy sami gotowali i żeśmy jedli tam. Albo rowerami jechaliśmy do sklepów spożywczych. I tak skacząc z tematu na temat, tak było, to było piękne. Patryk, ja tu przygotowałem książki, które bym chciał bardzo szybko pokazać, bardzo szybko, jeżeli ja, masz jeszcze... Tak, tak, mam, ja wiesz, ja, wszystko jest zależne od ciebie, ty jesteś tutaj szeryfem. Znaczy odznakę, szef? Jeszcze mówię, że odznakę masz tam gdzieś, także śmiało. Szef to się ma gdzie indziej. Nie, ja mówię szeryf. Taka... książka, proszę ciebie, Pumping Iron.
Tak, to nawet film jest, nie? Chyba nawet dwie części. Niesamowita. Który to jest Niesamowita. rocznik? Który to jest rocznik? Jakie to jest wydanie? Który to jest rocznik? Jakbyś mógł tylko jeszcze. Uno momento, drille. New York, zawsze na końcu jest data. Powinna być. To Na jest końcu nie dosyć jest. znana, świetna książka. Arnold Schwarzenegger, data wydania. Wyobraźcie sobie. A Gulf plus Wash Company w New Yorku została wydana, Nowy Jork, 1944 rok. 1940. To są najbardziej wartościowe materiały z tamtych okresów, mi się wydaje. Teraz tak. Goldschirm. Training encyklopedia. Encyklopedii. To jest wydanie, Niesłychanie. który rocznik to jest wydanie, jakbyś mógł zerknąć, bo mnie to zawsze interesuje, jakie to są lata. Competitive boxing w Chicago. No, w Chicago leży gość sobie nago. Przepraszam, mi się tak wszystko kojarzy. 1984, ale jeszcze wcześniejsze wydanie też mam. No, tu jest książka Bodybuilding, Joe Wader. Trening z metody, trening z programy, Ernährung, Wettkampfvorbereitung, strategii, metody treningu, treningowe metody, wyżywienie, przygotowanie do zawodów, strategia, powyżej 600 zdjęć. Jakbyś pokazał tą książkę do kamery, Henryk, to żeby wszyscy zobaczyli, jak to wygląda. Absolutną, poczekaj, dla mnie te książki to jest relikwia, dlatego należy w swoje miejsce włożyć. Ja mam całe roczniki sportu dla wszystkich i nie tylko, oprawione. Świętej pamięci teść był introligatorem, oprawiał to wszystko. Tam mówiłeś, że też masz kilka magazynów pierwszego czasopisma polskiego, które wydawał Jacek Jabłoński, tak? Tam mówiłeś, że masz kilka sztuk tego. Arnold Schwarzenegger, karierę von Body, kariera jednego kulturysty. Arnold. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawa książka. To już jest unikat. New York City. Gdzie tu jest rok wpisany? Moi kochani. Tutaj użytkownik Life of Freedom napisał wszystko ładnie, pięknie, ale nie do końca trzeba stać w miejscu. Wiedza o treningach, biomechanice i tak dalej przez tyle lat nabrała szerszych horyzontów, więc nie opierajmy się tylko na czasach wojennych. Jak ja bym miał na to odpowiedź, zaraz damy oczywiście głos Henrykowi, to ja bym powiedział tak. W czasach Henryka kulturyści wyglądali tak, że dzisiaj mogą sobie o tym co najwyżej pomarzyć. Może w takich snach dobrych to im się przyśnił taki wygląd, ale to muszą być bardzo dobre sny. A kiedyś kulturyści wyglądali w ten sposób, że dzisiaj co najwyżej, to mówię, no w bardzo dobrych snach, jak im się przyśni, że tak wyglądają, to może. Żaden kulturysta obecnie nie ma takiej sylwetki. Tutaj teraz pokazuję zdjęcia kulturystów, no to między innymi też twoje zdjęcie, bardzo często też pokazuję twoje zdjęcia w momencie, kiedy sobie rozmawiamy, no to tutaj nawet nie ma o czym mówić. Teraz to nie jest kulturystyka. Teraz w tej klasie, w której startował Henryk, to ja to nazywam, że jest betoniarystyka, bo kulturyści teraz wyglądają jak betoniarki, a więc tu nawet nie ma o czym mówić. No, wtedy oni mieli na zawodach pas tak trzymany w ryzach, że to była sylwetka w kształcie litery V, a teraz to mamy sylwetkę w kształcie litery, nie litery, ale nawet owada, który nosi nazwę bąk. No teraz ty może. Uważaj, bo tam bąkowie słuchają, to sobie narobisz hałasu. No, co ty myślisz? Co ty myślisz z tą wiedzą? Please. Power for you. Wydana książka
1972 rok. Naprawdę coś pięknego. Wszystkie ćwiczenia wykonywane bez maszyn. Wszystko bez maszyn. Wszystko wolny ciężar. I to jest to. I kiedyś dlatego tak dobrze wyglądali. Teraz wyglądają tak naprawdę jak pokraki. Ale Henryk, wiesz co? Ja mam przygotowaną taką, można powiedzieć, że zabawę. Tak to można nazwać. I wiesz... O, widzę. Następna książka. No nie, no ty masz całą biblioteczkę. Całą biblioteczkę na temat kulturystyki. Trening w Gold Gym. Słuchajcie, wszystkie ćwiczenia wolne. Żadnych maszyn. Zgadza się. I ja też namawiam zawsze swoich widzów, swoich podopiecznych też, żeby trenowali tylko na wolnym obciążeniu. Henryk, Henryk, dalej. Dobrze. Ja ci powiem, że... Bill Pearl. Encyklopedia. To jest encyklopedia, która po prostu... To są same ćwiczenia. Też wolne obciążenie wszystko. To już poważny kaliber. Wow. To już poważny kaliber. Są książki takie... Kiedyś, tak jak mówiłem, to się wszystko opierało o wolne obciążenie. Kariera... Das große Bodybuilding Buch Arnold Schwarzenegger. Kariera, w ogóle Arnold, Pumping Iron. Ale ci bardzo ciekawe książki, jeszcze przepraszam, że będę cię tutaj zmuszał do oglądania. Nie, ja jestem zainteresowany. Jak masz czas, bo ja jeszcze mam trochę pytań do zadania, ale jak masz czas, to śmiało, śmiało. Ja do 12 w nocy. O, no nie, no to wszystko jest... I tu widać, wolne obciążenie, nie? Baza. To jest Joe Wader, Bodybuilding tak. System. I Joe Wader systemy... Muszę wam powiedzieć, wtedy za to się zabrali bardzo poważnie warszawiacy i było to w tych wszystkich sportach dla wszystkich. Jasiak Zakrzewski, świętej pamięci, w ogóle ci ludzie już, nie, Jasiak chyba jeszcze, nie wiem, naprawdę nie wiem. Nawet mam gdzieś telefon, ja z nim rozmawiałem kilka lat temu jeszcze. Ludzie opierali się wtedy na systemach Wadera, a na systemach Wadera to były ćwiczenia wszystkie wolne. Jak tam wchodził jakiś bloczek, kółeczko, gdzie się coś ciągnęło, to było bardzo rzadkością. No ale wiesz, jeżeli chodzi o wyciąg, no to tam nie masz z góry ustalonego toru ruchu, a więc to nie jest maszyna typu hammer, nie? To wiadomo, że wyciąg, no to nie jest, wiesz, to nie jest nic złego. I bardzo, bardzo Friedrich Denver napisał dwie książki Muscle Weight, dla mężczyzn i dla kobiet. I to jest naprawdę, powiem wam szczerze, kopalnia wiedzy, bo tu jest nie tylko ćwiczenia są pokazane, ale cała anatomia muskulatury i w ogóle jak mięśnie pracują, włókna i wszystko. Cokolwiek byś nie otworzył, jaką stronę. I to jest dla mężczyzn. Taka sama jest i Frauen, Mädels, Madame, pardon, Madame, oddaję ukłon w stronę dam. Łazuka. Nie? I to są naprawdę książki, z tymi książkami też obracam tymi książkami jak w szkole personalnych trenerów i powtarzam jeszcze raz, nie chwalę się, ale powtarzam jeszcze raz, mrówczą pracą można dojść do wszystkiego i dziś, z czego jestem najbardziej dumny, że mój dyplom trenera personalnego jest honorowany na całym świecie. Jest zarejestrowany w Minster, jest numer i z tym dyplomem każdy może powiedzieć, oczywiście ten dyplom może dostać tylko ktoś ode mnie, kto naprawdę się uczy. To naprawdę ma wiedzę i nie ma tego, że tutaj dam ci 5 baniek i daj mi. 5 baniek, które ja mogę dać komuś w oko, bo on reklamuje potem moje nazwisko. Jeżeli on gdzieś powie, że on ma to ode mnie, a zrobi z kogoś kalekę, no to wtedy jest wstyd dla mnie, tak czy nie? Zgadza się, no bo wtedy, wiesz, jak stworzysz jakiegoś trenera, który ja teraz nazywam, że to są takie tak zwane podpieracze ścian, ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o treningu na wolnym ciężarze, no to wtedy, wiesz, on tobie przynosi złe imię. Ja ci powiem więcej,
Ja, wiesz, nie szkoliłem trenerów personalnych, bo nie mam takich uprawnień, ale sam jestem trenerem personalnym i ci powiem, że jak pracowałem na takiej siłowni sieciówce kiedyś, kilka lat temu, to było mi wstyd za innych trenerów. To sobie wyobraź, do jakich to sytuacji dochodziło, że wiesz, był trener jeden, który podpierał ściany, w ogóle nie miał pojęcia, jak ćwiczyć na wolnym ciężarze, i później taki podopieczny, który do niego poszedł, wyobrażał sobie, że wszyscy trenerzy na tej siłowni tacy są. No i między innymi też oczywiście złe światło na mnie rzucał. Ale wracamy, Henryk, do tego, co miałem ci zadać. Pobawimy się teraz w taką grę, przygotowałem, jeżeli tak to można nazwać. Wyobraź sobie teraz taką sytuację, że możesz wybrać tylko po jednym ćwiczeniu na każdą partię. Taka ekstremalna sytuacja. Ktoś ci wszystko zabrał i mówi: dam ci tylko po jednym ćwiczeniu. I ty wymienisz, jakie to by było ćwiczenie, i powiesz, dlaczego akurat wybierasz to ćwiczenie. I teraz pierwsze ćwiczenie, no to oczywiście zaczynamy, jak to od. Zwróć uwagę na to, na grupę mięśniową. Tak. Mówisz o grupach mięśniowych. Słucham. No zaczynamy o klacie. Klata. Wyciskanie na ławce leżąc. Na ławce w sztandę. Sztanga czy hantle? Sztanga albo hantle. To albo, no musisz jedno wybrać. Co wybierz? No, wybiorę hantle, bo jest bardziej zaawansowany ruch. No, dobrze. Idzie do klatki i koniec. A sztangierkami mogę zrobić cyrk, jak to się mówi. Tak, ja też bym wybrał to ćwiczenie. No. Teraz następny jest biceps. Jedno ćwiczenie. Biceps. Hama curl czy curl? To znaczy się długi mięsień czy krótki mięsień? Dwa, Bo biceps ma. dwie głowy. Dwie głowy, biceps. No to przede wszystkim młotki ze sztangielkami i curl ze Ale sztangielkami. możesz tylko jedno wybrać. Curl wybrałbym normalne skręcanie, bo jeżeli ktoś wie, jak ćwiczyć, do którego punktu i tak dalej, pracuje długi i krótki mięsień. Jak już mówiłem, mięśnie mają pamięć, mięśnie potrafią słuchać, ale słuchać musisz ty je sam. Jeżeli nie wiesz, jak trenować, to będziesz słuchał muzykę. A więc uginanie przedramion w pozycji stojącej z supinacją byś wybrał to ćwiczenie. Jeszcze lepiej bym powiedział w pozycji siedzącej, nogi na ławeczce, nogi razem, siedząc, klata wyprostowana. Tu to troszeczkę się różnimy. Ja bym wybrał podciąganie na drążku podchwytem, ale ty masz większe doświadczenie. Teraz barki. Barki. Znowu bym poszedł do sztangielek, do hantli, bo mogę wykonać ten ruch bardziej ekstremistycznie, bardziej dokładnie i tak dalej. No, ciekawą zabawę sobie zrobiłeś. Wiesz co? To jest bardzo istotne. Ja ci powiem dlaczego, bo bardzo często widzowie zadają takie pytanie: Patryk, co jest najlepsze? Wiesz, często tak po prostu, jak pytają na przykład ciebie, zadają tobie pytanie, ile masz w łapie, Henryk? No to jest podobne pytanie, podobnego kalibru. Wybierz najlepsze ćwiczenie, no i to wtedy musisz zdecydować. Ja ci powiem, że ja bym wybrał to samo ćwiczenie, a więc wybrałbym wyciskanie hantli nad głowę w pozycji siedzącej. Ty też powiedziałeś o tym ćwiczeniu. A dlaczego byś wybrał to ćwiczenie? Z jakiego powodu? Bo jest zaangażowany każdy mięsień, jeżeli po prostu odpowiednio to wykonujesz. Wracając jeszcze do podciągania na drążku. Patryk, nie każdy podciągnie się na drążku. Zgadza się. Na bicep wąsko, żeby bicep, bo szeroko, biceps Zgadza wąsko, w się. tym uchwycie. Także jeszcze raz powtarzam, wolne ćwiczenia są najlepsze. Tak. Zadam pytania dalej. Dobrze, ja rozumiem i ja się cieszę, że ty mnie sprostowałeś, bo ja wybrałbym, ale tak patrzałem tylko pod siebie, wiesz, ale masz rację, że nie każdy, jak ktoś przyjdzie na siłownię, a ty mu dasz podciąganie na drążku podchwytem, ja uważam, że to jest jedno z najtrudniejszych ćwiczeń, bo zobacz, Henryk, przysiad zrobi każdy, jeden lepiej, drugi gorzej, tak naprawdę roczne dziecko zrobi przysiad, nie? No jeden lepiej, drugi gorzej, no ale prawie każdy, no 99% przyjdzie, jeden zrobi gorzej, drugi zrobi lepiej, ale zawsze zrobi ten przysiad, a weź niech się każdy podciągnie na drążku. No nie każdy się podciągnie na drążku. To jest ciężkie ćwiczenie. A w ogóle podciągać się na drążku za głowę,
bo przodem to jeszcze potrafią, ale na zmianę, raz przodem, raz za głowę, takie ćwiczenie. No, mówmy, słucham dalej. Plecy, Henryku. Co byś wybrał na plecy? No, w tej chwili bym powiedział jeszcze raz podciąganie na drążku w tej chwili, w szerokim uchwycie, zmieniać uchwyty za głowę, przodem do klaty i tak dalej. Naturalnie sztanga oczywiście, ale wracając do tego, że nie każdy potrafi się na drążku pociąć, początkujący się może nie podciągać w ogóle, więc wygrałbym na najszersze podciąganie sztangi w opadzie. A więc wybrałbyś wiosłowanie, pociąganie sztangi w opadzie tułowia. No, ja ci powiem, to podchwytem czy nadchwytem? W różnych uchwytach. A, w różnych. No dobrze. Teraz weźmiemy nogi. Nogi to pewnie nie będzie niespodzianka. Przysiady ze sztangą na plecach i ze sztangą na klacie. Przepraszam, że ja jestem taki uporczywy, ale to są dwa najlepsze ćwiczenia na nogi. No, powiedz mi dlaczego? Dlaczego tak uważasz? W różnych rozstawach stóp. Dlaczego uważasz, że to jest najlepsze ćwiczenie na nogi? Bo to jest najlepsze ćwiczenie, które rozwija masę mięśniową. Przy przysiadach ze sztangą na barkach pracuje 36 dużych grup mięśniowych, nie tylko nogi. Czy Tak. uważasz, że jest jakaś maszyna, która może to zastąpić? Powiem szczerze, Tak w 100%, nie? Jakbyśmy zastąpić to ćwiczenie. w 100% bań presa. Albo Shrek presa, to znaczy pozioma presa, albo skośna presa, ale w tym przypadku trzeba zwracać uwagę, że trzeba robić różne ustawienia stóp i rozstawienie stóp. Nie ciągle to samo, bo najwięcej mnie denerwuje, jak mi ktoś mówi: dzisiaj na skosie zrobiłem 400 kilo. Dobra. Myśmy cisnęli na tej skośnej maszynie 670, był taki, który mnie pobił, 740 kilo wycisnął. Ale to były półruchy i to nie było do końca skończone. Także jeszcze raz powtarzam, wolne ćwiczenia są najlepsze. Słucham się dalej. Wybiera z przysiad, a więc teraz przedramię. Przedramię, no, na przedramię można to robić. Jedno ćwiczenie mam wymienić. Tylko jedno, możesz wybrać tylko jedno, Henryk. To jest właśnie cała zabawa, na tym polega. Biorę na siedząco sztangę w ręce i roluję ją, tak zwane rolowanie, bardzo powoli, aż do koniuszków palczy i powoli zakręcam to z powrotem i napinam przed ramię. I robię to bardzo wolno. Ale to w oparciu o ławkę czy na kolanach raczej? Oparcie na kolanach, nie potrzeba ławki, mówimy o wolnych ćwiczeniach. Tak, bardzo ładnie. Też bym to wybrał. I teraz brzuch. Brzuch. Ja wiem, Brzuch. że brzuch pracuje prawie we wszystkich ćwiczeniach, ale jakbyś miał wybrać coś na brzuch. Między innymi przy przysiadach, nie? Dlatego powiedziałem, Tak, czyli zgadza się. na brzuch, jakbym wygrał mi przysiadanie na wsi. No, przede wszystkim robiłbym to na ziemi. Jedno ćwiczenie. No, jedno ćwiczenie, zmieniając warianty nóg, no po prostu bauch pressing należąco na Brzuszki, podłodze, czy czy to brzuch, jeżeli negatywnie i pozytywnie nie rozluźniam brzucha, nie wiem, czy rozumieją słuchacze, negatywnie i pozytywnie mam napryżony brzuch i odpowiednio oddycham, to po 20 powtórzeniach, nie po 100, po 20 powtórzeniach brzuch krzyczy: ała, boli. Ja ci powiem, że ja tutaj bym wybrał kółeczko, ale to też nie każdy wykona to ćwiczenie. Abroler, wiesz, jakie to jest ćwiczenie. Tak, Kółeczko. wiem, No. ale to nie każdy wykona, szczególnie jak ktoś będzie miał problemy z kręgosłupem, nie polecam. Tak. No to bardzo fajnie przebrnęliśmy przez te pytania. Podobało mi się to naprawdę, mega fajnie. I teraz, jakbyś miał tak ustawić hierarchię ważności: dieta, trening i odpoczynek. A więc regeneracja. I tu też jest taki, wiesz, taka zabawa, że no nie możesz ustawić na równo. Musisz wybrać, co jest dla ciebie
istotniejsze Twoim zdaniem? I wiesz, taka hierarchia ważności, najważniejsze, mniej ważne i to, co już jest najmniej ważne Twoim zdaniem. A więc do wyboru są trzy rzeczy. Pamiętaj, trening, No. dieta i regeneracja. No. Wybrałbym A przepraszam, drugie. nie było tricepsa. Przepraszam, ktoś wspomniał, że nie było tricepsa. Zaraz do tego wrócimy. Nie było tricepsa. Co byś wybrał na triceps? Nie było tricepsa. Poręcze. Pompki na Dips. poręczach. No to też bym to wybrał. Najlepsze ćwiczenie na triceps praktycznie. No, to też bym to wybrał. No to przejdźmy do tej hierarchii ważności teraz. Hierarchia ważności. Wszystkie trzy punkty, które wymieniłeś, zaczynają się przede wszystkim trening. A więc wybrałbyś trening. Trening. Ukierunkowany trening opracowany ze znajomością anatomii i w ogóle trening jest podstawą wszystkiego. Przede wszystkim trenując, ale to nie jest możliwe jednym punktem. Wszystkie trzy punkty, które wymieniłeś, suma summarum w jedności stanowią siłę po prostu. Bez odpowiedniego odżywiania i bez treningu i bez regeneracji to po prostu to jest niemożliwe. Jest niemożliwe, żeby jeden punkt wybrać. Nie, ja mówię hierarchię ważności tylko, Henryk. Na przykład mówisz, to jest najważniejsze moim zdaniem, Patryk, a później mniej ważne jest to, ale też istotne i najmniej ważne, ale też istotne jest to, więc taka hierarchia ważności, żebyś tylko przedstawił. Na przykład powiedziałeś, że trening jest ważniejszy od diety, twoim zdaniem. Jeżeli chodzi bez odpowiedniej diety, nie ma odpowiedniego treningu. Zgadza się. Także w punkt tutaj jest ciężko trafić. Mhm. Jeszcze raz, punkt to ja mogę trafić w boksie, trafię w punkt i gość leży. Ale tutaj to jest tak skomplikowane, że wszystkie trzy punkty, które wymieniłeś, są po prostu bardzo ważne. Dobrze, zgadzam się z tobą. Teraz przechodzimy do kolejnego. Co jest dla ciebie ważniejsze i co było dla ciebie ważniejsze w kulturystyce? To był ciężar czy technika? Bo wiadomo, że żeby uzyskać hipertrofię, no to trzeba operować ciężarem, prawda? Więc ten progres z obciążeniem musi być. A więc co dla ciebie zawsze było ważniejsze? Ciężar czy technika? Powiem moje stare powiedzenie z tamtych czasów. Nie ciężar, a technika zrobi z ciebie zawodnika. Ja zawsze to też powtarzam. Zgadza się, jestem za, no bo to jak się skontuzjujesz, to już nic nie robisz, nie? To jesteś wykluczony całkowicie jak kontuzja. Co ci da ciężar, jak nie wiesz, co z nim robić, jak nie wiesz, jak ćwiczyć, ile powtórzeń zrobić i tak dalej, i tak dalej. No to od tego trzeba zaczynać. Tak, i prawie mamy godzinę 40, to niebawem będziemy kończyć, ale mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Powiedz mi, Henryk, na kim ty się wzorowałeś? Bo widzisz, ja kiedyś też miałem kulturystów, na których ja się wzorowałem i na przykład, wiesz co, taki dla mnie kulturysta wzór to też był kiedyś Steve Reeves, nie? Już rozmawialiśmy prywatnie o tym gościu. Dla mnie to jest taka definicja sylwetki. A więc ta sylwetka jest taka, można powiedzieć, bardzo proporcjonalna. On tam, można powiedzieć, że był jako pierwszy chyba z tą literą V, że tak pas był bardzo drobny. Symetria była u niego przepiękna. Tak, o to mi chodzi. Szczególnie w tym filmie Herkules, no tam pokazał naprawdę, co znaczy ciało i mięśnie i w ogóle. No Steve Rivers to jest legenda, no naturalnie, no po prostu. Tu można powiedzieć, że to jest legenda. Ty wiesz, że ja bardzo nie lubię, jak ktoś używa w kulturystyce mitos, legenda, król i tak dalej. Jak takie coś słyszę, to po prostu dostaję drgawek. No i powiedz, kto ciebie inspirował? Ja wielokrotnie o tym mówiłem. Larry Scott. Ja tutaj mimo, może... On miał sylwetkę taką napakowaną, taką zbitą, ale pokazując muskulaturę, zresztą napisał wiele książek i wiele treningów programowych, wiele ludzi się na nim wzorowało. Ja między innymi podrabiałem jego pozowanie, jego figury, które potem układałem sobie sam do tego muzykę i godzinami przed lustrem to ćwiczyłem. Larry Scott był dla mnie tym wzorem. W ogóle jego wygląd ciągle był uśmiechnięty, blond włosy, niebieskie oczy.
Niektóry by powiedział typowa rasa, ale tu ugryzłem się w język. Za innych czasów, blond włosy, niebieskie oczy, rasa, wiemy o czym mówimy, ale Larry Scott to był i niesłychanie jego metody treningowe. On się wzorował też, bardzo mocno był związany z braćmi Waderami. Joe Ben Wader. Nie wiem, czy ludzie też wiedzą z pochodzenia polskiego i tak dalej oni są. Ale nieważne. To na pytanie odpowiedziałem ci. Tak, bardzo sylwetka, teraz wyświetliłem zdjęcie, bardzo Larry'ego Scotta, sylwetka bardzo fajna, też proporcjonalna, aczkolwiek tu wiele osób pisało, że Sergio Oliva wyglądał lepiej. No tą proporcję Sergio Oliva miał nie do podrobienia, tam to wydaje mi się, że stosunek pasa do obręczy barkowej, tam on był nie do pokonania, jak uważasz, Henryk? Jeżeli chodzi o... Ty masz z nim zdjęcie, ja pokazywałem to zdjęcie, Sergio Oliva, no to gościu jest nie do pokonania. Mi się wydaje, że te proporcje były aż... To było niesamowite. Jak można... Ile on miał w pasie? Spotykałem go kilkakrotnie. Mieliśmy wspólną szatnię na Pucharze Świata i tak dalej. I nie tylko tam. Sergio Oliva to był schauspieler, to był aktor. To był, wychodząc na scenę, to było słychać. To był w czasie publiczność po prostu na moment zamierała i potem było słychać ten taki wow. I on potrafił to pokazać mimiką twarzy, samymi ustami. On robił to wszystko. Każda poza, to były inne czasy, w ogóle WABA, NABA, VDH, w ogóle te federacje inne, to można było stać na scenie dłużej, jak publiczność reagowała i klaskała, mógł tam stać. I to, co on pokazywał, te swoje łapy, ta jego słynna poza, proszę ciebie, czy najszerszy, cokolwiek zrobił, to było ustawianie, ale przy tym pracowała twarz, mimika, cała jego twarz była zaangażowana w publiczność. On wiedział, jak to zrobić. I też był wiele razy też skrzywdzony, jeżeli chodzi, ale zostawmy to. Ostatnie pytanie mam do ciebie, Henryk, już powoli zbliżamy się do końca. Mam do ciebie ostatnie pytanie, no nie ostatnie w ogóle na tym kanale, bo tak jak powiedziałem, ty tutaj jesteś szeryf, w jakim momencie będziesz miał ochotę przyjść i porozmawiać, to ja jestem jak najbardziej za i możemy tych odcinków naprawdę nakręcić bardzo, bardzo dużo, a widzowie są za tym, widzowie ciebie bardzo szanują, bardzo uwielbiają też słuchać twoje materiały. A ja, tak jak powiedziałem wcześniej, mogę słuchać ciebie godzinami, ale wiadomo, czy ty nie dysponujesz aż takim czasem. Ale tutaj użytkownik Oskar Fatyga zadał pytanie, jakie były twoje wymiary. No to jest bardzo ciekawe. Jakbyś mógł powiedzieć, jakie były twoje wymiary w takim, no może w okresie masowym możesz powiedzieć i w okresie startowym, a więc też na scenie. Tu jakbyś mógł powiedzieć pas, klatka, biceps, udo, łydka. No przedramię, jak mierzyłeś, to przedramię też możesz podać. Chciałbym w tej chwili zajrzeć do pamiętnika, ale już mówiłem ostatnim razem, rozgrzany biceps miałem rozgrzany 48 cm i to już była nie pro forma, bo musiałem wszystko do tego dopasować. Musicie sobie zdać sprawę, powiększając biceps, trzeba powiększyć barki i tak dalej, przy moim wzroście, przy mojej wadze to było prawie niemożliwe. Trzeba wziąć też pod uwagę kości drobne i kości masywne. Ludzie mają kości, chodzi o szkielet. W klatce piersiowej przy wdechu zapiętym najszerszym miałem 137-139 cm. Obwód uda 71. Łydkę, miałem bardzo potężną łydkę. Ja nie pamiętam wszystkich wymiarów, ale bardzo chętnie, nie będę teraz biegł w tej chwili mogę napiąć łydkę i to jest łydka, to nie jest jakaś tam łyżeczka do herbaty. W każdym razie te wymiary były, powiem, że można było dużo więcej zrobić, ale to było ryzyko już wtedy. A ryzykować po prostu swoim zdrowiem i życiem, dlatego, żeby pokazać komuś,
50 łapy, to bym musiał ważyć nie przy moim wzroście, nie maksymalnie 80 czy 77 kilo, tylko musiałbym iść do 90. Ja miałem już takie wagi, ale czułem się bardzo źle. W Hemer-Mendin Iserlohn, gdzie startowałem i prowadziłem trzy studia, byłem coach i manager, miałem prawie 90, 92 kilogramy. No to ja byłem monster. Wszystkie spodnie od dresu, które nosiłem, to w kroku przecierały się po prostu. Jeansów w ogóle nie mogłem sobie dopasować. Także ja powtarzam już, grubą łapę ma każdy murarz. Liczy się symetria, proporcja. Wyjdziesz na scenę, musisz coś pokazać. I byłem w talii bardzo szczupły. No nie pamiętam wszystkich wyników, ale mogę przesłać zdjęcia i te zdjęcia pokażemy następnym razem. Trzeba tylko ustalić termin, bo jak powiedziałem, ja mam też prywatny czas bardzo zajęty, a szykuję coś teraz bardzo, bardzo ciekawego. Tu widać, Henryk, jak ty stoisz, wiesz, czy tam tyłem, czy tutaj z przodu. Ja, wiesz, jestem też, można powiedzieć, że takim trochę fachowcem do oceniania proporcji, czy ktoś ma drobny kościec, czy grubszy. To widać, że ty masz dosyć dużą proporcję między pasem a obręczą barkową, a więc w tym pasie tam może było 70 centymetrów, nie więcej podejrzewam, że tam było. Zresztą przy twojej wadze. Na pewno było mniej. Wiem No. tylko jedno i powiem szczerze, zawsze miałem problemy z, no, z udami. Jak poszedłem góra, to po prostu góra rosła mi najszerszy klata, bicepsy, barki, to nie było problemu. Ale jak przypakowałem górę, to traciłem nogi. I żeby to wszystko dopasować, no to po prostu no, to było ponadludzki wysiłek i ponadludzka ciężka praca. Także postaram się te, nie będę teraz szedł do biblioteki i szukał, ale mam pamiętniki, mam setki zdjęć, setki wycinek z gazet i bardzo dziękuję tym, którzy mi przysyłają wiele. No i na pożegnanie chciałbym tych ludzi bardzo wymienić, podziękować, pozdrowić. Ale słucham ciebie, Patryk. Czy masz Ja, jeszcze jakieś? Henryk, ja, wiesz, nie będę ciebie na czas naciągał, bo już dochodzimy do 2 godzin, a więc śmiało możesz pozdrowić ludzi, których chciałbyś pozdrowić. To jest bardzo przyjemne. Ja chciałbym też tobie bardzo podziękować za to, że uczestniczysz u nas na kanale, że mamy po prostu przyjemność ciebie słuchać, bo to niewątpliwie kawał historii i bardzo dużo wiedzy. No, encyklopedia. Dlatego można się bardzo dużo rzeczy nauczyć, jeżeli chodzi o starą szkołę. Ja ci powiem, że ja kocham starą szkołę kulturystyki, mimo tego, że ja w tym nie uczestniczyłem, ale mówię, jak oglądam twoje zdjęcia, a tych zdjęć mam bardzo dużo, to po prostu ja czuję ten klimat, jaki tam musiał być klimat. Wiesz, ja też ćwiczyłem na takiej siłowni, ja ci mówiłem, ja zaczynałem na siłowni u Jacka Jabłońskiego na ulicy Portowej w Kołobrzegu. I tam było troszeczkę czuć jeszcze ten klimat, wiesz, bo to była taka siłownia, wiesz, typowo, no nie budżetówka, tylko taka typowo, wiesz, hardkorownia, jak to się mówiło. I ja bardzo chciałbym ci podziękować za twój czas przede wszystkim i myślę, że widzowie również. Więc śmiało możesz pozdrowić ludzi, którzy odbierają pozytywnie te materiały. Ja też chciałbym podziękować widzom za wspaniałe komentarze, za łapki do góry, za wsparcie, za komentarze odnośnie, jeżeli w momencie, kiedy piszecie, żeby Henryk poruszył tam jakieś inne tematy, też zadawajcie pytania, nie ma żadnego problemu, żebyście w komentarzach zadali pytanie. My też rozważymy, czy to są dobre pytania, i w razie czego na następnym materiale to się pojawi. Ja taki mam pomysł, żeby z Henrykiem zrobić takie coś, jak na przykład historia zdjęć. Pokażemy dane zdjęcia, ale to już jak Henryk sobie uruchomi tam na laptopie tego WhatsAppa, bo aktualnie działa z telefonu, ale jak na laptopie sobie odpali, to historia zdjęcia, więc pokazujemy zdjęcie i będziemy opowiadać. O zdjęciu będziemy mówić historię danego zdjęcia. Tego naprawdę jest bardzo, bardzo dużo i mega, mega na pewno będzie to motywacja dla wielu. A więc śmiało, jeżeli macie jakieś pytania, bo widziałem, że już takie się pojawiały, za co chciałbym Wam podziękować, ale jak macie więcej pytań, to śmiało w komentarzach zadawajcie i my rozważymy, czy takie pytanie powinno się pojawić w materiale. Śmiało, Henryk, czas dla Ciebie, możesz śmiało pozdrowić ludzi. A propos laptopa. Laptop jest w tej chwili u mojego przyjaciela, który jest w reparaturze i będzie uruchomiony. Tam jest kopalnia wiedzy.
Kopalnia wiadomości, kopalnia zdjęć i artykułów. Do tego wrócimy w najbliższym czasie. Jeszcze raz powiem na koniec, może tak zanim pozdrowię wszystkich. Nie cel jest ważny, ale droga do celu, powiedział kiedyś Konfucjusz. A teraz chciałbym was wszystkich pozdrowić. Przede wszystkim siłownie, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek trenujecie, pozdrawiam was z całego serca. Pozdrawiam teraz człowieka, który no jest niesamowitym. Historia i w ogóle Jana Łuka. Jan Łuka, pozdrawiam ciebie z całego serca. Jan Cynkiel. Teraz będę musiał powiedzieć po niemiecku. Roland Ciorlung, ich grusze dich von ganzem Herzen. Du warst die Beste und du hast Geschichte gemacht. Powiedziałem, że pozdrawiam go i był najlepszy i stworzył historię. Bogdan Reszka, pozdrawiam cię z całego serca. Teraz kobieta, dziewczyna, Anna Kobuszecka, lwica na kółkach. Dziewczyna, która ma bezładne nogi, startuje w mistrzostwach w wyciskaniu i odnosi sukcesy światowe. Ireneusz Kamiński, jeden z najlepszych przyjaciół do dziś. Krzysztof Kłopicki, Roman Szymkowiak, Dariusz Podolski. Rodzinę Kobaków pozdrawiam. Ryszarda, mojego przyjaciela z dawnych czasów, Artura, jego syna, który poszedł w tatusia ślady. I przede wszystkim Marka Rybaka, Marka Stefaniaka. Jest Dariusz, czekaj, muszę założyć okulary. Dariusz Poniewierski, pozdrawiam ciebie. Bardzo serdecznie dziękuję za materiały. A ogólnie chcę wam powiedzieć, trenujcie. To wstrzymuje okres starzenia. Życzę wam z całego serca zdrowia, ale przede wszystkim, żebyście mieli czas dla bliskich, dla rodziny. Całym sercem podnoszę dwa kciuki do góry. Najlepszego dla was. My też dołączamy się, Henryku, do tych pozdrowień. Oczywiście też pozdrawiamy wszystkie osoby, które wymieniłeś. I do następnego. Widzimy się, no może w następnym tygodniu, jak będziesz miał czas. Jak będziesz miał czas, widzimy się w następnym odcinku. Jesteśmy na łączach i powtarzam, mam w niedzielę spotkanie. W niedzielę będę rozmawiał też z rodziną Kobaków. Planujemy coś. Może by... Nie może. Na pewno zakłonię pewnych ludzi, którzy będą chcieli też się dołączyć do tego. Ci, którzy tworzyli tą historię. Jest ich wielu, ale może są nieśmiali, albo nie wiedzą jak, albo gdzie, albo po prostu. Bo będą to całe mile, jest ambarazm. Będą bo mile to widziani. Całe jest ambarazm, żeby to je chciało naraz, prawda? Także i nie krytykuję nikogo, po prostu jeszcze jak ostatnio mówiłem, Arkadiusz Chodzicki, ciebie też pozdrawiam. Robisz bardzo dobrą robotę, ale pokazuj prawdziwą historię. Arkadiusz jest młodym człowiekiem. On pokazuje teraz, co czasy, w których ja nie uczestniczyłem, powiedzmy lata 90., 2000 i tak dalej, i tak dalej. Dobra robota. Pozdrawiam cię. My też dołączamy się do pozdrowień. Trzymaj się, Henryk, i do zobaczenia następnym razem. Na razie, cześć. Pozdrawiam. Dziękuję wam, widzowie, za to, że byliście na tym materiale. W liczbie, podsumujemy sobie może transmisję, w liczbie maksymalnie mieliśmy w piku 368 osób. Dziękuję wam za obecność. Dziękuję wam za zadawanie pytań. Jeżeli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania, które chcielibyście, żeby pojawiły się w następnych odcinkach, śmiało możecie zadawać w komentarzach. Fajnie, żebyście zostawili jakieś fajne, też pokrzepiające komentarze dla Henryka. Jeszcze raz chciałbym wam podziękować, że byliście. O, ktoś napisał, że było 450 osób. Dziękuję za tą informację. Więc dzięki, na razie, cześć, pozdrawiam i
Mordeczki, do następnego materiału. Widzimy się, jutro chyba nie będziemy się widzieć, ponieważ przyjeżdża do mnie wnuczek, także mam troszeczkę obowiązków, ale na pewno zobaczymy się szybko. Na pewno szybko i postaram też się no, namówić Henryka do kolejnej rozmowy, żeby to nie było, wiecie, za 2 tygodnie, 3 tygodnie, tylko to może, żeby za tydzień było to. To będzie nam mega, mega miło. Dzięki, jeszcze raz pozdrawiam i do zobaczenia.